Dobrze, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Artykuł 15 ZZZ i ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych mówi, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach kolegialne organy administracji publicznej mogą decydować o odbyciu swoich posiedzeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami posiedzenia danego organu, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia danego organu mogą wypowiadać się w toku jego posiedzenia z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. Tym samym, Wysoka Rado, otwieram 22. sesję Rady Miejskiej w Świebodzinie. Witam przybyłych Państwa radnych, witam panów burmistrzów, pracowników urzędu. Witam wszystkich mieszkańców również, którzy są obecni, którzy nas oglądają za pośrednictwem transmisji. Przechodzimy do sprawdzenia obecności. Pan Edward Cichański. Pan Edward Cichański. Ma wyłączony mikrofon. Ale był przed chwilą. O kogo pytacie? Jestem. Pan Krzysztof Drzymała. Obecny. Pan Tadeusz Janowicz. Pan Marek Keklar. Jestem. Pani Marta Kowin. Jestem. Okay. Pan Artur Kubacki. Jestem. Pan Andrzej Mazur. Jestem, dzień dobry. Pan Piotr Mazur. Jestem obecny. Pan Dariusz Murzeń. Jestem. Pani Anita Monicka. Dzień dobry, jestem obecna. Pani Małgorzata Łosicy. Dzień dobry, jestem obecna. Pan Daniel Prawat. Dzień dobry, jestem. Włodzimierz Osoba. Dzień dobry, jestem obecny. Pan Sławomir Siewruk. Dzień dobry, jestem. Pan Michał Siodła. Dzień dobry, jestem obecny. Pani Józef Stanisław. Dzień dobry, jestem obecna. Pan Krzysztof Tomalak. Dzień dobry, jestem obecny, ale pan Tadeusz Janowicz nie może się połączyć na to spotkanie i ma problem. Dzień dobry, jestem obecna. Pani Emilia Węcłowska-Kasza. Dzień dobry, jestem. Pan Tomasz Olesiak, jestem obecny. Pan Janusz Koszyka. Jestem. Dzień dobry, jestem obecny. I pan Tadeusz Janowicz. Dobrze, Szanowni Państwo, ponieważ mamy jeszcze problem z transmisją dzisiejszych obrad, dlatego jestem zgłoszony, jeszcze nie wiem, poprosić o Państwa o 5 minut cierpliwości, także 5 minut przerwy ogłaszam. Dobrze, mamy już uruchomioną transmisję obrad naszych. Ja jeszcze tylko zapytam, czy jest już z nami pan Tadeusz Janowicz. Dobrze, skoro nie ma, to będziemy jeszcze tutaj nad tym pracować. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji obecnych jest 20 radnych, w związku z czym Rada Miejska może podejmować prawomocne uchwały. Na stole prezydialnym znajduje się protokół z ostatniej sesji. Każdy z Państwa, zgodnie z paragrafem 56 Statutu Gminy, mógł wnieść uwagi do protokołu najpóźniej na dzisiejszej sesji. Czy ktoś z Państwa wnosi jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę, w związku z czym uważam protokół za przyjęty. Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem o dzisiejszej sesji przedstawię Państwu porządek obrad. Pierwszy punkt, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności. Punkt drugi, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt trzeci, sprawozdanie z działalności burmistrza za trzeci kwartał 2020 roku. Punkt czwarty, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Świebodzin w roku szkolnym 2019-2020. Punkt piąty, projekty uchwał i tak w kolejności. W sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świebodzin na 2020 rok.
Drugi projekt w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Świebodzin na lata 2020-2030. Trzeci punkt w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Świebodzinie. Punkt czwarty, nadanie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie. Projekt piąty, ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Ośrodku Wsparcia Dziennym Domu Senior Plus w Świebodzinie. Szósty projekt w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości położonej w Świebodzinie przy ulicy Górnej. Siódmy projekt w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Ósmy projekt uchwały w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Dworku. Dziewiąty projekt w sprawie sprzedaży części gminnej nieruchomości położonej w Świebodzinie na osiedlu Widok. Dziesiąty projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Świebodzinie na osiedlu Górzyckim. Jedenasty projekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie pierwszym Świebodzina pomiędzy ulicą Świerczewskiego a obwodnicą miasta. Dwunasty projekt w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę nr 17 łamane na 252 na 2020 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków nie stanowiących wyłącznej własności gminy. Szóstym punktem dzisiejszych obrad będą zapytania i interpelacje. Siódmym sprawy różne. Tutaj mamy zaplanowaną analizę oświadczeń majątkowych złożonych do przewodniczącego rady oraz analizę oświadczeń majątkowych złożonych do burmistrza Świebodzina. I ósmym punktem dzisiejszych obrad będzie punkt ostatni, czyli zamknięcie sesji. Czy ktoś z Państwa wnosi jakieś uwagi lub propozycje do przedstawionego porządku obrad? Tak, panie przewodniczący, jeżeli mogę. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Tak, ja wnoszę o wycofanie z porządku obrad uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie pierwszym Świebodzina pomiędzy ulicą Świerczewskiego a obwodnicą miasta Świebodzina, numer druku 327, z uwagi na wniosek złożony przez przedstawiciela właścicieli nieruchomości znajdujących się na tamtym terenie o spotkanie i przeanalizowanie tego projektu w obecności właścicieli nieruchomości, co było omawiane na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Świebodzinie. Dokładnie, dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Jeżeli nie ma, to zgodnie z artykułem 20 ust. 1a Rada może wprowadzić zmiany do porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Przechodzimy wobec tego do głosowania nad zmianą porządku obrad. Momencik, żebym się nie pogubił z tymi listami. I tak, Edward Cichański. Jestem za zmianą porządku obrad. Krzysztof Brzmała. Jestem za. Tadeusz Janowicz. Marek Keklak. Jestem za. Marta Komin. Jestem za. Janusz Kruszykę. Jestem za. Artur Kubacki. Jestem za. Andrzej Mazur. Jestem za. Piotr Mazur. Jestem za. Dariusz Mierzeń. Jestem za. Anita Molicka. Jestem za. Małgorzata Osica. Jestem za. Daniel Prawat. Jestem za. Włodzimierz Szosady. Jestem za. Sławomir Siewruk. Jestem za. Michał Siodła. Jestem za. Justyna Słońska. Jestem za. Krzysztof Tomalak. Jestem za. Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Emilia Węcłowska-Kasza. Jestem za. Tomasz Olesiak, również jestem za. Stwierdzam, że porządek obrad został zmieniony. Także dziękuję bardzo Państwu za głosowanie. Kolejnym punktem dzisiejszego posiedzenia jest sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie w trzecim kwartale 2020 roku. Sprawozdanie otrzymaliście Państwo na piśmie. Myślę, że zanim jakieś pytania do jego sprawozdania, to pewnie Pan Burmistrz będzie chciał zabrać głos. Bardzo proszę, Panie Burmistrzu. To znaczy, Szanowni Państwo, no, sprawozdanie zostało Państwu przedłożone. Są kierownicy merytoryczni, jestem ja, więc można, jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to serdecznie proszę, postaramy się do nich odnieść. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wobec tego, czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do przedstawionego sprawozdania Pana Burmistrza? Bardzo proszę. Nie widzę, wobec tego stwierdzam, że sprawozdanie zostało przez Państwa przyjęte, zaakceptowane. Kolejnym punktem dzisiejszego posiedzenia jest informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Świebodzin w roku szkolnym 2019-2020. Państwo otrzymaliście ten materiał w formie pisemnej. Była też okazja do wypowiedzenia się na komisji, na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy wobec tego dzisiaj ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać w tej kwestii głos? Bardzo proszę. Skoro nie widzę, przepraszam, pan radny Daniel Pałat. Pan radny Daniel Pałat, proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałem pozwolić sobie na krótki komentarz do tej informacji. W raporcie NIK-u z 2014 roku... Ja bardzo przepraszam, ale bardzo słaba słyszalność. Nie słychać mnie dobrze? W ogóle nie słychać prawie. No praktycznie wcale. Staram się to poprawić. Czy teraz lepiej? Niestety nie. Nie, no, widzę właśnie komunikat mam, że mam słabą jakość połączenia znowu i to może dlatego. Daniel, też próbujmy wyłączyć. Rozumiemy z pana wypowiedzi, bardzo proszę. Ja jeszcze mam taką sugestię, Daniel, jeżeli może spróbuj wyłączyć wizję, a zostawić samą fonię, może dzięki temu będzie lepsza jakość. Dobrze. Czy teraz mnie lepiej słychać? Słabo, ale lepiej. Słabo, ale lepiej? Tak. W raporcie NIK-u z 2014 roku zatytułowanym Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny uczenia się w szkołach publicznych czytamy. W celu poprawy warunków pobytu uczniów w szkole, organy prowadzące, określając liczebność klas, powinny kierować się nie tylko czynnikiem ekonomicznym, ale również możliwościami lokalowymi szkół. Strona 9. I tak od wielu lat organ prowadzący gminne placówki oświatowe realizuje to zalecenie, przepełniając szkoły, w których uczniowie edukowani byli w warunkach, w jakich hoduje się drób klatkowy. Na przerwy nieparzyste wychodziły klasy pierwsze, trzecie, piąte, siódme, a na przerwy parzyste klasy drugie, czwarte, szóste i ósme. Część szkół od lat pompuje baloniki swoich osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych do niebotycznych rozmiarów, zaspokajając oczekiwania rodziców i tworząc niemiarodajne statystyki, na przykład wzorowych uczniów ze świadectwami z paskiem. Dyrektorskie lobby wywarło presję na osobach obecnie odpowiedzialnych za gminną oświatę, aby niczego nie zmieniać w planie stworzonym jeszcze przez poprzedników w 2016 roku. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Świebodzin w roku szkolnym 2019-2020 czytamy. W ustawie Karta Nauczyciela wśród zadań gminy wymieniono między innymi następujące zadania. Wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Strona trzecia. Od lat to wsparcie wygląda podobnie. Jedni dyrektorzy płacą za każdą przepracowaną godzinę zajęć dodatkowych swoim nauczycielom, a inni nakazują ich wykonanie w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy. Jedni dyrektorzy unikają przyjmowania Ukraińców, uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, sprawiających trudności wychowawcze, bo to obniży wyniki egzaminów, czy ilość finalistów i laureatów konkursów, a to na ich podstawie buduje się pozycje szkoły w rankingu. Uczniowie ci trafiają do pozostałych placówek gminnych, które dają im szansę zaistnienia w dorosłym życiu jako pełnoprawnym obywatelom naszego społeczeństwa, zamiast ich z niego nadal wykluczać. Dlatego jestem zwolennikiem EWD, które miarodajnie pokazałoby, który nauczyciel pracuje sumiennie, a który nie robi nic lub niewiele. Niestety ministerialny projekt został zakończony, zanim na dobre go rozwinięto.
W mojej ocenie był to dobry instrument, którym dyrektorzy mogliby się posiłkować w nagradzaniu i motywowaniu nauczycieli oraz kreowaniu polityki kadrowej swoich placówek. W marcu bieżącego roku zwróciłem się z prośbą do pani kierownik oświaty o stworzenie podobnego narzędzia, a ta zapewniła mnie, że opracuje takowy instrument umożliwiający wielopłaszczyznową analizę efektywności szkół. Istotne jest dla mnie, aby reguły gry były dla wszystkich uczestników przejrzyste i równe, a od wielu lat nie są. Szkoła ma wspomagać uczniów w ich rozwoju i oferować wysoką jakość kształcenia. To znów cytat z tegorocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Świebodzin w roku szkolnym 2019-2020. Strona 13. Lecz w mojej ocenie jej poziom jest niewystarczający. Chwalenie się zatrudnieniem psychologów w szkołach, organizacją forum oświatowego czy stworzeniem programu grantowego to za mało, aby nie zauważyć, że za chwilę w naszych placówkach oświatowych, podobnie jak w placówkach ochrony zdrowia, zabraknie wysoko wykwalifikowanego personelu, który będzie chciał, nie musiał, tę pracę wykonywać. Wielu nauczycieli uczy w kilku szkołach. Co się stanie, jak zaczną rezygnować, bo zbliżają się do wieku nadającego im emerytalne uprawnienia, a młodych nie widać. Jesienią ubiegłego roku były już wiceburmistrz wspomniał podczas jednego z posiedzeń radnych, że świebodzińskie przedszkola w omawianym roku szkolnym miały problem z obsadą funkcji wychowawczej. Z roku na rok widzę, jak napotykane przez nauczycieli trudności wychowawcze się piętrzą, pojawiając się na coraz niższym poziomie edukacji. Dzieci wymagają od nas zdecydowanie więcej w sferze opiekuńczo-wychowawczej, bo dopiero gdy ta sfera ich życia zostanie uporządkowana i funkcjonuje prawidłowo, można mówić o rozpoczęciu efektywnego nauczania. Widoczne od lat niedobory pedagogów, logopedów, pielęgniarek, terapeutów, psychologów są zauważalne na każdym kroku funkcjonowania świebodzińskich placówek oświatowych. Już czas to zmienić. Dziękuję. Tyle, co chciałem powiedzieć odnośnie informacji o realizacji zadań oświatowych w gminie Świebodzin w roku 2019-2020. Dziękuję bardzo panu, panie radny. Jak rozumiem, to nie jest pytanie, tylko pewnego rodzaju tutaj stanowisko pan przedstawił. Komentarz, tak. Tak, to jest komentarz, panie przewodniczący. Okej, dziękuję bardzo. Ja bym miał taką prośbę, ponieważ faktycznie był pan no nie najlepiej słyszalny. Jeżeli mógłbym prosić o przesłanie w formie pisemnej, bo jak do mnie mam miał tak przygotowane na adres tutaj biura rady, żebyśmy mogli do protokołu to dołączyć. Dziękuję bardzo. Pan radny Krzysztof Tomalak. Właśnie chciałem prosić o to samo, co pan przewodniczący, ponieważ bardzo niewyraźnie było słychać i myślę, że dyskusja na temat tego stanowiska pana radnego w tej chwili to byłaby trochę bezzasadna, ponieważ nie za bardzo zarejestrowałem wszystkie szczegóły tego wywodu, także na piśmie by się bardzo przydało. Dziękuję. Oczywiście prześlę. Dziękuję, natomiast nie przewiduję dyskusji nad stanowiskiem pana radnego, raczej nad informacją o stanie oświaty. Czy jeszcze ktoś z państwa w tym temacie chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to dziękuję uprzejmie. Stwierdzam, że została przyjęta. Głosujemy. Ja nie mam kartki do głosowania. No, chwileczkę, będziemy głosować. Mam. Czyli głosujemy nad przyjęciem informacji z realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Świebodzin w roku szkolnym 19-20. Bardzo proszę, pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Pan Marek Keklak. Jestem za. Marta Komin. Jestem za. Janusz Koszyka. Jestem za. Artur Kubacki. Jestem za. Andrzej Mazur. Jestem za. Piotr Mazur. Jestem za. Dariusz Mierzeń. Jestem za. Anita Mulicka. Jestem za. Małgorzata Osica. Jestem za. Daniel Prawat. Jestem przeciw. Włodzimierz Rosada. Jestem za. Sławomir Siewczuk. Jestem za. Michał Siedła. Jestem za. Justyna Smutka. Jestem za. Krzysztof Tomalak. Jestem za. Jadwiga. Jestem za. Emilia Węsłowska-Kasza. Jestem za.
Tomasz Olesiak. Wewnętrznie, żeby pomóc. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że obecnych jest 20 radnych, 19 radnych. 19 radnych było za przyjęciem tej informacji, natomiast jeden radny był przeciwny. Dziękuję Państwu uprzejmie. Przechodzimy do następnego punktu dzisiejszych naszych obrad. Kolejnym punktem są projekty uchwał. Jako pierwszą poproszę Panią Izabelę Zawodzką. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Projekt numer 325 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świebodzin na rok 2020. Ja Państwu tą uchwałę dokładnie omówiłam na wspólnym posiedzeniu komisji. Przypomnę tylko, że w wyniku zmian dokonanych w tej uchwale nasz deficyt pozostaje na takim samym poziomie, a wynosi on, przypomnę, 15 milionów 402 tysiące. Zmniejszyliśmy nasze dochody o 1 320 345 zł i o taką samą kwotę zmniejszyliśmy nasze wydatki. W większości są to zadania, które przyjdą do realizacji, które rozpoczęliśmy realizować w roku 2020, a niestety ze względu na COVID-19 zakończone zostaną w roku 2021. Także jak już wspomniałam, omówiłam Państwu tą uchwałę na komisji, chyba że są jeszcze jakieś pytania. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie co do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świebodzin na 2020 rok? Skoro nie widzę, przystępujemy do głosowania. Pan Edward Cichański. Jestem za. Krzysztof Zimo. Jestem za. Tadeusz Janowicz. Jestem za. Marek Keklak. Jestem za. Marta Komin. Jestem za. Janusz Koszyka. Wstrzymuję się. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Mulicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Daniel Prałat. Jestem za. Jestem za. Dziękuję. Pan Włodzimierz Rosada. Jestem za. Pan Sławomir Siewruk. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Pani Radna Justyna Słońska, prosiłbym mikrofon włączyć. I jeszcze mikrofon. Jestem. Dziękuję. Krzysztof Tomalak. Jestem przeciw. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. I pani Emilia Węcłowska-Kasze. I Tomasz Olesiak, jestem za. Stwierdzam, że głosowało i obecnych na sesji jest 21 radnych. Jeden radny był przeciwny, jeden wstrzymał się od głosów. Za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało wobec tego 19 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. I kolejny projekt uchwały. Pani Skarbnik, bardzo proszę. To jest projekt numer 326 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Świebodzin na lata 2020-2030. Ja tylko przypomnę, załącznik numer 1 dostosowany jest do zmian kwotowych wprowadzonych uchwałą zmianą uchwały budżetowej. Załącznik numer 2 przedsięwzięcia zawiera wszystkie inwestycje, które zostały przeniesione do zakończenia z roku 2020 na rok 2021. Załącznik numer 3 to jest, są objaśnienia zmian dokonanych w WPF-ie plus upoważnienia, 3 upoważnienia burmistrza do zaciągania zobowiązań. To również omówiłam na wspólnym posiedzeniu komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Keklak. Jestem za.
Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Wstrzymuję się. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Municzka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Rosada. Jestem za. Pan Sławomir Siewruk. Jestem za. Michał Siodra. Jestem za. Justyna Słońska. Jestem za. Krzysztof Tomalak. Jestem przeciw. Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Emilia Węcłowska-Kasza. Jestem za. Tomasz Lisiak, jestem za. Stwierdzam, że głosowało 21 radnych. Jeden radny wstrzymał się od głosu, jeden był przeciwny. Stwierdzam wobec tego, że uchwała została przyjęta większością głosów. 19 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Dziękuję. Panie przewodniczący, czy ja mogę dosłownie słówko? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję za przyjęcie tych dwóch uchwał. To naprawdę jest bardzo, bardzo ważna decyzja i decyzja, która w mojej ocenie pozwoli naprawdę wielu, wielu osobom w tym mieście na powrót na rynek pracy za jakiś czas. I to jest decyzja, która odpowiada na takie ważne potrzeby naszych mieszkańców, więc za podjęcie tej decyzji bardzo, bardzo mocno i serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Burmistrzowi, dziękuję Pani Skarbnik za przedstawiony projekt uchwał i poproszę teraz Panią Grażynę Chmielewską, kierownika Wydziału OKS. Dzień dobry, ja za Panią Grażynę. Projekt numer 324 w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Świebodzinie. Projekt był przedstawiany na komisji, nie było żadnych zastrzeżeń, został przyjęty jednogłośnie. Wszyscy się z projektem mieli czas zapoznać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Jeżeli nie, to ja tylko przypomnę, że w uchwale powołuje się członków Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Świebodzinie na okres 4 lat i skład powoływanej przez nas Rady Muzeum wygląda następująco. Pan dr Edmund Miara, pani Danuta Miliszewska, pan Krzysztof Kowerko, pan dr habilitowany Marceli Tureczek, pan Tomasz Morzejko oraz profesor dr habilitowany Wojciech Strzyżewski. Skoro nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę, pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem przeciw. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Rosada. Jestem za. Pan Sławomir Siewruk. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Węcłowska-Kasza. Jestem za. Tomasz Olesiak, jestem za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. 20 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, jeden radny był przeciwny. Dziękuję pani Marcie Mazur, zastępcy kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu za przedstawienie projektu uchwały i poproszę teraz panią Monikę Filińską, dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzień dobry Państwu.
projektu uchwały nr 334 w sprawie nadania statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie. Ja powiem w ten sposób, projekt był omawiany na komisji i otrzymał pozytywną opinię. Także tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa wnosi jakieś zapytania lub uwagi do przedstawionego projektu w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej? Nie widzę wobec tego. Przystępujemy do głosowania. Edward Cichański. Jestem za. Krzysztof Drzymała. Jestem za. Tadeusz Janowicz. Jestem za. Marek Keklec. Jestem za. Marta Komin. Jestem za. Janusz Kuszyka. Jestem za. Janusz Kubacki, przepraszam, Artur Kubacki. Jestem za. Andrzej Mazur. Jestem za. Piotr Mazur. Jestem za. Dariusz Mierzeń. Jestem za. Anita Mulicka. Jestem za. Małgorzata Osicka. Jestem za. Daniel Prałat. Jestem za. Włodzimierz Rosada. Jestem za. Sławomir Siewuk. Jestem za. Michał Siodła. Jestem za. Justyna Słońska. Jestem za. Krzysztof Tomalak. Jestem za. Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Emilia Węcłowska-Kasza. Jestem za. I Tomasz Olesiak, jestem za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 21 radnych obecnych na sesji głosowało za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały. I kolejny projekt, bardzo proszę, pani dyrektor. Projekt uchwały nr 335 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników ośrodków wsparcia w Dziennym Domu Senior Plus w Świebodzinie był omawiany na komisji i uzyskał pozytywną opinię. Ja może przypomnę, że Dzienny Dom Senior Plus będzie funkcjonował od 1 stycznia 2021 roku. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Czy macie Państwo pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, wobec czego rozumiem, że możemy przystępować do głosowania. Bardzo proszę, pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Krzysztof Janowicz. Jestem za. Pan Marek Kuczek. Jestem za. Pan Marek Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Rosada. Jestem za. Pan Sławomir Siewruk. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Węcłowska-Kasza. Jestem za. I Tomasz Olesiak, jestem za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 21 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Bardzo dziękuję pani dyrektor za obecność, przygotowaną projekty i przedstawienie. Kolejnym punktem są uchwały przygotowane przez Wydział GN. Bardzo proszę, widzę z nami pani Julita, zastępca kierownika. Bardzo proszę. Dzień dobry. Numer projektu 328. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości położonej w Świebodzinie przy ulicy Górnej. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie działką numer 289/23 o powierzchni 172 m2 położone w Świebodzinie przy ulicy Górnej. Projekt uchwały był omawiany na komisji. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Bardzo proszę.
Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę, pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Za. Pan Daniel Prowadz. Jestem za. Pan Włodzimierz Rosada. Jestem za. Pan Sławomir Siewruk. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Krzysztof Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem przeciw. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Węcławska-Kasza. Jestem za. Tomasz Olesiak, jestem za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. 20 radnych głosowało za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały. I bardzo proszę, kolejny projekt. Numer druku 329. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Paragraf pierwszy dotyczy zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony na części nieruchomości przy ulicy Wojska Polskiego, przy ulicy Kamiennej, przy ulicy Zachodniej, przy ulicy Jeziorowej. Dotyczy to ogrodów przydomowych. Na osiedlu Widok oraz przy ulicy Konarskiego i przy ulicy 30 stycznia dotyczy nieruchomości pod przeznaczeniem pod garaże. Paragraf drugi dotyczy umów najmu na czas nieoznaczony przy nieruchomościach przy ulicy Piłsudskiego, ulicy Łużyckiej, ulicy Wałowej, ulicy Generała Sikorskiego i dotyczy to najmu pomieszczeń gospodarczych. I wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy i najmu, o których mowa w paragrafie pierwszym i drugim. Projekt uchwały był omawiany na komisji. Dziękuję uprzejmie. Czy macie państwo jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Skoro nie, to przystępujemy do głosowania. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Neklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Osada. Jestem za. Pan Sławomir Siewruk. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Węcławska-Kasza. Jestem za. I Tomasz Olesiak, jestem za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 21 radnych obecnych na sesji głosowało za przyjęciem uchwały. Bardzo proszę, pani kierownik. Numer druku 332. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej działką numer 198 na 52 o powierzchni 100 metrów kwadratowych położonej w jednostce ewidencyjnej Świebodzin Miasto na osiedlu Widok z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości przyległej oznaczonej
ewidencyjnie działką numer 198/19 i 198/51 o powierzchni 267 m2 na osiedlu Widok stanowiącej współwłasność osoby prawnej. Projekt uchwały był przedstawiany na komisji. Dziękuję bardzo. My co prawda mieliśmy teraz w porządku wpisany projekt uchwały nr 331 Nowy Dworek, ale tu myślę, że się nic nie stanie, jak będziemy procedować osiedle Widok. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu? Nie widzę, wobec czego zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Kryklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Andrzej Mazur. Jestem za. Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Bolicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Osada. Jestem za. Pan Sławomir Siewrów. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pani Jadwiga Dobrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Węsłowska-Kasza. Jestem za. I pan Tomasz Olesiak, jestem za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 21 radnych obecnych na sesji głosowało za przyjęciem przedstawionej uchwały i bardzo proszę, to teraz nowy dzwonek. Tak, przepraszam za zmianę kolejności. Numer druku 331, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką numer 255/22 o powierzchni 1194 m2 położone w Świebodzinie, Świebodzin obszar wiejski, Nowy Dworek. Projekt uchwały był omawiany na komisji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa wnosi jakieś pytania lub uwagi do projektu? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Łowicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Rosada. Jestem za. Pan Sławomir Siewruk. Jestem za. Pan Michał Siewruk. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pan Jadwiga Marzynek. Jestem za. Pani Emilia Węsłowska-Kasza. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 21 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. I kolejny projekt, pani Julito. Numer druku 133, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką numer 351/35 o powierzchni 591 m2 położonej w Świebodzinie, osiedle Łużyckie, dla której prowadzona jest księga wieczysta 47464/0. Projekt uchwały był przedkładany i omawiany na komisji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa wnosi jakieś pytania lub uwagi? Nie widzę, wobec tego zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka.
Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Osada. Jestem za. Sławomir Siedruk. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Węcłowska-Kasza. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Tomasz Olesiak, jestem za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wszystkich 21 radnych głosowało za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały. Bardzo serdecznie dziękuję pani kierownik i dziękuję państwu. Zanim przystąpimy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad, ogłaszam 10 minut przerwy. Ogłaszam 10 minut przerwy. I bardzo bym prosił państwa, żebyście państwo w trakcie przerwy wyłączyli swoje mikrofony, ponieważ no tak będzie lepiej.
Dobrze, szanowni państwo, minęło 10 minut, w związku z tym rozpoczynamy nasze obrady po przerwie. Został nam jeszcze jeden projekt uchwały. O przedstawienie go proszę kierownika Wydziału IZP, panią Kamilę Kogut. Dzień dobry. Dzień dobry. Numer druku 330. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17/252/2020 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków nie stanowiących wyłącznej własności gminy. W wyżej powołanej uchwale chcielibyśmy wprowadzić dwie zmiany. Pierwsza to w punkcie, w paragrafie pierwszym, punkcie 27, zmniejszenie dotacji przyznanej dla wspólnoty mieszkaniowej w ulicy Poznańskiej 5. Z uwagi na to, że prace już zostały zakończone i rozliczone, rozliczamy roboty na podstawie kosztorysu powykonawczego na poziomie 50%, więc zgodnie z tym kwota dotacji uległa zmianie. I wnosimy o uchylenie zapisu paragrafu pierwszego punkt 30. To jest zapis mówiący o przyznaniu dotacji dla wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Matejki 2 ze względu na to, że wspólnota złożyła wniosek o rozwiązanie umowy o udzieleniu dotacji. Prosiłabym również tutaj w uzasadnieniu o sprostowanie o omyłki pisarskiej. W ostatnim akapicie po przecinku powinien być łącznik A zamiast W. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Skoro nie ma, to przystępujemy do głosowania. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Zmiał. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Pieklak. Jestem za. Pani Marta Tomin. Jestem za. Pan Jan Kosyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Moliczka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Osada. Jestem za. Pan Sławomir Śniewruch. Jestem za. Pan Michał Siodło. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem za. Pan Grzegorz Dobrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Węsłowska-Kasza. Jestem za. I pan Tomasz Olesiak, jestem za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 21 radnych głosowało za przyjęciem przedstawionej uchwały. Dziękuję bardzo, pani kierownik. Kolejnym punktem dzisiejszych obrad są interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, mam przed sobą kilka pani Justyny Słońskiej, pana Krzysztofa Drzymały i pani radnej Małgorzaty Osicy. No, cały zestaw. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby w tej części zabrać głos? Bardzo proszę. Pani radna Anita Molicka, bym prosił rączkę i mikrofon włączyć. Jeszcze mikrofon nie. Tak. Panie przewodniczący, ja mam kilka tutaj słów do pana burmistrza, chciałabym skierować. Panie burmistrzu, od osoby pełniącej funkcję organu władzy publicznej wymaga się zachowania bezstronności w trakcie wykonywania funkcji służbowych. Władze publiczne powinny wystrzegać się popierania jakichkolwiek grup interesu. Dlatego zwracam się do pana z prośbą o zdjęcie z budynku urzędu, a konkretnie z szyby, plakatu popierającego strajk kobiet oraz usunięcie czarnego kieru z flagi narodowej.
Flaga narodowa zawsze łączyła Polaków, dlatego umieszczanie czarnej wstęgi, jak nie mam na znak żałoby, no nie powinno mieć miejsca. Reprezentuje pan jednak wszystkich mieszkańców gminy, a mieszkańcy mają różne poglądy, nawet takie, z którymi pan się nie zgadza. Ponadto flaga narodowa jest też, podlega prawnej ochronie i poza okresem żałoby narodowej nie umieszcza się na niej kiru. Kolejna też sprawa, że w chwili obecnej, kiedy mamy pewne ograniczenia w związku z COVID-em i pandemią, zachęcanie do pewnych gromadzenia się mieszkańców i wyrażania swoich protestów, no w mojej ocenie no, nie jest to spójny przekaz dla mieszkańców. Ja rozumiem, każdy z nas ma możliwość wyrażania swojego poglądu na tematy, na różne tematy, jednakże w trakcie pełnienia obowiązków na terenie urzędu w mojej ocenie nie powinno być miejsca, dlatego zawieszanie jakichś plakatów czy symboli, no można demonstrować, ale na własnej posesji, a nie na budynkach gminy. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej części? Nie widzę. Wobec tego ja mam również przygotowaną interpelację i zapytanie. Bardzo bym prosił pana burmistrza, oczywiście jest to w formie pisemnej, o przedstawienie informacji na temat wysokości diet członków rad nadzorczych ZWK i UK oraz HTBS. Chodzi mi o okres poprzedniej kadencji, czyli lata 2014-2018. Mówię ogólnie o kadencji Rady Miejskiej oraz obecnie 2018-2020. Oraz chciałbym się też dowiedzieć, w jakim trybie dokonano wyboru nowych członków rad nadzorczych, czy istnieje jakaś wewnętrzna procedura, która to reguluje, czy istnieją jakieś dokumenty dotyczące powołania, czy trybu powołania członków rad nadzorczych. Jeżeli tak, to oczywiście proszę o ich udostępnienie. Nie ukrywam, że budzi moje zainteresowanie to, skąd się w Budzinie wzięli się ludzie z tak daleka, z tak odległych miejscowości, czy jakieś są to znajomości, czy jakieś oferty przez nich zostały złożone, czy jakaś inna formuła została przyjęta. Z tego to pytanie dotyczy. Panie przewodniczący, ja łapkę podnosiłem jeszcze. Ale radna trzymała, słyszę, a nie widziałem. Bardzo proszę. Ja mam zapytanie do pani kierownik Wydziału Oświaty. W związku z pandemią COVID, czy mamy jakieś rezerwy kadrowe w naszych oddziałach przedszkolnych? Chodzi tutaj o nauczycielki wychowania przedszkolnego. Czy mamy takie zabezpieczenie, jak na przykład w jednym przedszkolu nie będzie w oddziałach dwóch czy trzech pani, czy normalnie te oddziały będą funkcjonować? I to wszystko, bo wtedy robi się problem nie tylko dla dzieci, ale również dla rodziców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa? Nie widzę. Informuję, że zgodnie z artykułem 24 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. Dziękuję bardzo państwu. Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawy różne. Zgodnie z artykułem 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do 30 października każdego roku przedstawia Radzie Gminy informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych. Analizę oświadczeń majątkowych radnych przedstawia przewodniczący rady. Analiza taka została również przesłana do Urzędu Skarbowego. Radni, u których stwierdzono uchybienia, zostaną o nich poinformowani oddzielnymi pismami. Pozwolę sobie teraz przedstawić ogólnie sprawozdanie z tejże analizy oświadczeń majątkowych. I tak. Na podstawie artykułu 24h ust. 12 z dnia 8 marca o samorządzie gminnym przedstawiam analizę oświadczeń majątkowych za rok 2019 złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Budzinie. Do złożenia oświadczeń majątkowych na podstawie artykułu 24h ust. 1 zobowiązani byli przewodniczący Rady Miejskiej oraz radni Rady Miejskiej. Zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego było 21 radnych. Radni złożyli 20 oświadczeń majątkowych przewodniczącemu rady, natomiast przewodniczący rady złożył oświadczenie majątkowe na ręce wojewody lubuskiego. Oświadczenie majątkowe za 2019 rok radni byli zobowiązani złożyć w terminie do 31 maja 2020 roku. Wszystkie przekazane na ręce przewodniczącego rady oświadczenia były złożone w terminie. Na każdym oświadczeniu majątkowym znajduje się data jego złożenia potwierdzona pieczęcią. Przewodniczący rady 2 czerwca 2020 roku przekazał oświadczenie majątkowe złożone za 2019 rok do Urzędu Skarbowego. W
Wszystkie oświadczenia złożone za rok 2019 zostały również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świebodzin. Z analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Świebodzinie wynika, iż oświadczenia złożone przez radnych za rok 2019 w większości przypadków wypełnione zostały w sposób zupełny, zgodnie z wymogami, z zachowaniem należytej staranności. Jednocześnie przewodniczący Rady informuje, że zgodnie z artykułem 24h ust. 12 punkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, celem wyeliminowania uchybień natury formalnej i merytorycznej radni, o których stwierdzono nieprawidłowości, zostali pouczeni o zasadach prawidłowego wypełniania oświadczeń w celu uniknięcia podobnych błędów w przyszłości oddzielnymi pismami, w których wskazane zostały również popełnione w wypełnionych oświadczeniach błędy. Ja mam tyle. Teraz poproszę panią sekretarz o przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych złożonych burmistrzowi przez osoby zobowiązane. Witam państwa bardzo serdecznie. W imieniu pana burmistrza przedstawiam sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok złożonych burmistrzowi Świebodzina przez osoby zobowiązane. Zgodnie z artykułem 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, zastępcy burmistrza, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza są obowiązane do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenia oczywiście są składane burmistrzowi do 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku lub w przypadku nowo zatrudnionych lub nowo powołanych osób. Pierwsze oświadczenie majątkowe składane jest w terminie 30 dni od dnia powołania na to stanowisko bądź od dnia zatrudnienia. Burmistrz, dokonując analizy oświadczeń majątkowych, tak, i w terminie do dnia 30 października każdego roku przedstawia Radzie Miejskiej informacje o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, o nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia i o podjętych działaniach w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych. I tak. Burmistrz Świebodzina po dokonaniu analizy złożonych oświadczeń majątkowych za 2019 rok stwierdza, że do złożenia oświadczeń majątkowych zobowiązanych było 35 osób, w tym 3 osoby zobowiązane były do złożenia 2 oświadczeń. Wszystkie zobowiązane osoby złożyły oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie. Wszystkie oświadczenia złożone zostały na aktualnych formularzach. Wszystkie oświadczenia majątkowe wypełnione były w sposób zupełny. Oświadczenia zostały przekazane Urzędowi Skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Oświadczenia zostały opublikowane w dzienniku, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świebodzin 12 sierpnia 2020 roku. Dokonując analizy złożonych oświadczeń majątkowych, nie stwierdzono nieprawidłowości oraz braków formalnych. I tak, do dnia 26 października tego roku naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań Wilda przekazał informację o analizie przesłanego oświadczenia, chodzi tutaj o zastępcę burmistrza, w którym nie stwierdzono żadnych uchybień. Z kolei dnia 29 października naczelnik pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze przekazał informację o analizie przesłanych 2 oświadczeń, które zawierały uchybienia merytoryczne. W jednym oświadczeniu podano kwotę dochodu niezgodną z PIT-37, natomiast w drugim oświadczeniu błędnie wykazano przynależność nieruchomości, środków pieniężnych oraz zobowiązań. Obie osoby zostały o uchybieniach poinformowane i zobowiązane do unikania przedstawionych nieprawidłowości w kolejnych oświadczeniach. No i okazuje się, że chyba przez tą pandemię pozostali naczelnicy właściwych urzędów jeszcze do dnia wczorajszego, kiedy to sprawozdanie było już podpisywane przez pana burmistrza, na razie nie przekazali uwag dotyczących pozostałych oświadczeń, czyli tu aż 32 osób. Chodzi o urząd w Świebodzinie i w Nowej Soli i drugi urząd skarbowy w Zielonej Górze. Jak tylko takie informacje otrzymamy, to ta informacja, myślę, trafi do państwa już niestety w listopadzie.
Dziękuję pani sekretarz. Tak, my również nie otrzymaliśmy. A jeszcze przepraszam panie przewodniczący, bo oczywiście jak najbardziej pan burmistrz i pan przewodniczący są zobowiązani, żeby złożyć swoje oświadczenia na ręce wojewody i tego aktu, że tak powiem, że tutaj dokonali. Natomiast my potem jesteśmy zobowiązani zamieścić państwa oświadczenia majątkowe w biuletynie informacji publicznej. I takie oświadczenia zostały zamieszczone w przypadku pana przewodniczącego i pana burmistrza 2 czerwca tego roku na naszym biuletynie informacji publicznej. Także też dopełniliśmy tego obowiązku. Dziękuję bardzo. Tak, do Rady Miejskiej również nie wpłynęła jeszcze analiza tych oświadczeń majątkowych, którą jest zobowiązany wykonać Urząd Skarbowy, także myślę, że na następnej sesji, taka analiza do nas wpłynie, taka informacja i oczywiście niezwłocznie ją państwu przedstawimy. Myślę, że będzie to na następnej sesji. Bardzo serdecznie dziękuję. Czy jeszcze w sprawach różnych ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Pan Edward Cichański, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rada. Mam przed sobą komunikat gminy Świerodzień w sprawie uruchomienia bezpłatnego przejazdu na cmentarz komunalny w Świerodzinie w dniu 1 listopada tegoż roku. Uważam, że jak szczytny temat, warto, że dobrze, że to się przeprowadzi, ale mam zarzuty ewentualnie do trasy, bo na przykład nie ma tutaj skrajnego miejsca, jakim jest ulica Sobieskiego i te tereny, tak? Jeśli mogę, to przetoczę tylko trasę wsiadania, to jest Grodgera, Piłsudskiego, Kolejowa, Sulechowska, Osiedlowa, Sulechowska, Plac Wolności, Sikorskiego, ulica Konarskiego, ulica Łukowa, Zachodnia i Łęgowska. Czyli jak państwo znacie topografię Świerbodzina, to miejsce zostało jak gdyby pominięte. Po drugie, chciałbym zwrócić uwagę, że mieszkańcy Wilkowa mają wszystkich swoich bliskich pochowanych na cmentarzu komunalnym właśnie w Świerbodzinie przy ulicy Łęgowskiej. Czyli nie można byłoby tutaj wprowadzić też jakieś przejazdy dla tychże mieszkańców, tym bardziej, że rozkład jazdy jest co godzinę, od godziny 7 do 16. Panie przewodniczący, ja jeżeli mogę. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie radny, ja zaraz niezwłocznie poproszę sobie panią zastępcę kierownika, panią Darię Kołodziejek i poproszę, żeby ona wyjaśniła sprawę. Również zwrócę się z taką prośbą, czy udałoby się rozciągnąć tę trasę jeszcze na Wilkowo, ok? Dziękuję bardzo. Ja przepraszam, że poza częścią dotyczącą interpelacji i zapytań, ale jak się Edziu Cichański odezwał, to mi się przypomniało. Ja chciałem się zapytać, co się dzieje z wodą na osiedlu Łużyckim i na tym terenie przyległym. Wiem, że trwają prace związane z modernizacją istniejących urządzeń, natomiast od kilku dni wyczuwany jest dość intensywnie nieprzyjemny zapach. Mieszkańcy mają wątpliwość, czy ta woda nadaje się do picia, czy można normalnie korzystać i czy jesteśmy bezpieczni. Tak? No pomijam fakt, że tam wczoraj i przedwczoraj przez cały dzień ta woda była spuszczana, było to pytanie tej instalacji, rozumiem, natomiast ten nieprzyjemny zapach i smak utrzymywał się na pewno jeszcze wczoraj wieczorem, nie wiem jak dzisiaj, nie pamiętam. Rano nie piję wody w domu, nie wiem czy ktoś jest w stanie mi odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli można, to mogę udzielić takiej informacji. Także tak, to prawda, pojawił się niewłaściwy smak wody w okolicach osiedla Łużyckiego i tej części południowej. Tak jak pan przewodniczący zwrócił uwagę, zakład wodociągów z tym problemem walczył od momentu, kiedy on się pojawił. W tej chwili sytuacja jest w miarę opanowana. Tak samo w tej chwili wiemy dlaczego tak się działo, że woda w mieście miała zabarwienie niewłaściwe, czyli lekko była mętnawa. W tej chwili został wyłączony jeden filtr, będzie on zmieniany. Dalej sieć będzie płukana i myślę, że od najbliższych godzin sytuacja na pewno ulegnie dużej poprawie. Ale rozumiem, że ta woda jest ok, można ją spożywać normalnie. Tak, można ją spożywać. Dziękuję. Pan radny Kubacki podnosi rękę.
Panie Przewodniczący, mam pytanie do Pana Burmistrza. Chciałbym się dowiedzieć, kto wykonuje usługę transportową w dniu 1 listopada i czy to jest usługa płatna czy bezpłatna. Dziękuję. Panie Burmistrzu. Oczywiście. Usługę wykonuje firma Osiński Trans. Jest to usługa płatna. Z tego, co ja kojarzę, kwota za tę usługę ma wynieść bodaj 2000 zł netto chyba. Ale proszę mnie teraz nie trzymać za słowo, bo to tak mówię na szybko i z pamięci. Firma została wybrana na pytanie na zasadzie rozpytania cenowego. Od razu prostuję sytuację, żeby wszyscy mieli jasność. W poprzednich latach taką usługę świadczył PKS, natomiast po skontaktowaniu się w tym roku z PKS-em, PKS świadczył, z tego co kojarzę, w zeszłych latach tę usługę bezpłatnie. PKS stwierdził, że nie będzie dłużej wykonywał tej usługi bezpłatnie, w związku z czym pojawiła się konieczność wyboru podmiotu, który będzie tę usługę świadczył. Dziękuję. Dziękuję pani radna Małgorzata Osice. Do prośby pana radnego Sołtysa Wilkowa, że Wilkowo podpiąć pod te miejsca wsiadania. Troszkę uważam, że nie do końca to będzie sprawiedliwe, bo tak samo mogliby powiedzieć to samo mieszkańcy i Grodziszcza, i Rozu, którzy tak samo mają pochowanych bliski na cmentarzu, więc jeżeli mamy działać sprawiedliwie, no to wszystkie pobliskie miejscowości powinny być podpiąć pod tą trasę, no bo nie może być tylko Wilkowo, a po drodze Rozłogi nie, że trochę to dla mnie trochę nie fajnie by to wyglądało. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Krzysztof Grzymała podnosi rękę. Panie przewodniczący, tym razem nie. Także sorry. Wyrwało mi się. Znaczy pan. Czy jeszcze ktoś z państwa? Panie przewodniczący, nie wiem, czy nie widać mojej łapki, ale poproszę o głos. Jak najbardziej zgadzam się z panią radną. Ja dałem tylko jako przykład miejscowość Wilkowo. W tej chwili trudno mi powiedzieć, które miejscowości mają też swoich bliskich pochowanych na terenie cmentarza komunalnego przy ulicy Łęgowskiej. Po prostu za przykład dałem Wilkowo. Na pewno są też cmentarze komunalne, które na przykład wiem, że jest w Gościkowie, chyba jest w Jeziorach, w Lublińsku, ale nie jestem pewien. Jeszcze raz mówię, to był przykład i ma pani rację, że powinno być też to ewentualnie rozszerzone o te miejscowości, których mieszkańcy mają swoich bliskich pochowanych na terenie cmentarza komunalnego w Świebodzinie przy ulicy Łęgowskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Artur Kubacki, rozumiem, że rączka też stara została. Nie. Ja chciałem tutaj jeszcze dopytać w takim wypadku, bo powiem troszeczkę, jestem zaskoczony wyborem, powiedzmy, wykonawcy tej usługi, gdyż myśmy zaproponowali tą usługę, owszem, odpłatnie ze względu na to, że jest taka sytuacja, jaka jest. No jednakże, no nie wiem, nie doszło tutaj w ogóle do żadnych rozmów z nami, także tutaj jestem troszeczkę taki zaskoczony. Rozumiem, dziękuję za głos. Pan radny Sławomir Siewruk. A, dziękuję bardzo. Musiałem wyłączyć swoje wideo ze względu na słabą jakość połączenia. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. Szanowni Państwo radni, ja w okolicach szóstej sesji, jakoś tak mniej więcej po pół roku kadencji tej Rady Miejskiej, pozwoliłem sobie na małe podsumowanie dotychczasowych stosunków w Radzie. Mówiłem wtedy o tym, że jestem głęboko zawiedziony i zasmucony postawą części radnych, a szczególnie jednego radnego. I po około dwóch latach niestety jestem zmuszony się powtórzyć. Na wstępie muszę przyznać jednak i podkreślić, że większość radnych wypracowała sobie naprawdę zdrowy tryb współpracy i wspólnie udało nam się dojść do konsensusu w wielu niełatwych kwestiach. Po wielu niełatwych dyskusjach, ale nie mogę przejść obojętnie obok jednego. A w moim odczuciu pan radny Krzysztof Tomalak, i założę się, że nie tylko w moim odczuciu, prowadzi prywatną wendetę przeciwko burmistrzowi Tomaszowi Sielickiemu.
I o ile jestem w stanie, to zdzierżyć te wszystkie osobiste przytyki skierowane wobec burmistrza. W końcu to osobiste przytyki, nie dotykają mnie bezpośrednio. O tyle szafowaniem dobrym imieniem gminy i dobrymi relacjami z przedsiębiorcami już niestety z całą stanowczością pogardzam i potępiam takie zachowanie. Panie radny, od kilku miesięcy ciągnie pan przedstawienie pod tytułem Sielicki dawaj nasze 4 miliony, parafrazując klasyka. Na podstawie absurdalnego założenia, że ktoś zapłaciłby za tą działkę 4 miliony więcej, bije pan w burmistrza jak w bęben. I to też jestem jeszcze w stanie zrozumieć, a polityczna wendeta, tak jak mówiłem. Aczkolwiek wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, mam nadzieję, że gdyby był pan pewien, że coś jest na rzeczy, dawno poinformowałby pan odpowiednie organy ścigania. Także no, wniosek tutaj nasuwa się sam. Mamy tu do czynienia jedynie z polityczną zagrywką, tak jak już wspominałem. I to jestem w stanie zrozumieć, tak jak wspominałem. Bo w Radzie Miejskiej no, możemy mieć różne cele, o ile nie kolidują one oczywiście z interesami gminy. I pana cel, którym jak przypuszczam na podstawie obserwacji jest wspomniana przeze mnie polityczna wendeta na burmistrzu Sielickim, niekoniecznie musi być zbieżny z celami reszty radnych. I osobiście mam nadzieję, że nie jest z nimi zbieżny. Ale właśnie to tutaj zaczyna się problem, bo to wszystko zaczyna się opierać w moim odczuciu o działanie na szkodę gminy. Proszę mi powiedzieć, po co była ta cała szopka z listami do radnych, którzy pojawili się na niedawnym spotkaniu z przedsiębiorcą? Co miały na celu te listy? Wystraszyć nas? Ja osobiście odniosłem takie właśnie wrażenie. Panie radny, to spotkanie było w całości nagrywane przez media. Zaproszenie dostali na nie wszyscy radni miejscy. Inwestor, jak zaznaczał przy zaproszeniu, chciał podzielić się z nami swoimi pomysłami na zagospodarowanie tego terenu. Proszę mi powiedzieć, co jest w tym niestosownego? O ile mi wiadomo, takie spotkania odbywają się w całej Polsce. Państwo radni, którzy zadeklarowali, że będą, a było to 14 osób, z tego co wiem, przyszło tylko 3. Powiedzcie mi proszę, czy tak postępują poważni ludzie? Wyobrażają sobie państwo prowadzić na przykład prywatną firmę, umówić się z inwestorem bez słowa wyjaśnienia, po prostu nie przyjść? Jakie świadectwo wystawia to Radzie Miejskiej? W jakim świetle stawia nas to w stosunku do nie tylko do tego przedsiębiorcy, ale do innych przedsiębiorców, innych inwestorów? To tak do zastanowienia. Na zakończenie mam jeszcze apel do pana radnego Krzysztofa Tomalaka. Panie Krzysztofie, jest pan naprawdę inteligentnym człowiekiem z ogromem wiedzy i doświadczenia. I a propos mojego wystąpienia sprzed półtorej roku, ja w nim wspominałem, że to na pana twórczą pracę w Radzie liczyłem najbardziej. I przyznaję się, że we mnie nadal tli się iskierka nadziei, że zechce pan wykorzystać swoje umiejętności i przesunie tę wajchę z destrukcji w kreację. Tyle ode mnie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Ja w pełni przyłączam się do słów mojego kolegi Sławomira Siewruka i tej też w ogóle chciałem pogratulować panu Krzysztofowi poczucia humoru, bo tak naprawdę ten list, który nam pan wręczył, tak wręcz nieoczekiwanie na tym wtorkowym spotkaniu, no ja byłem naprawdę zaskoczony. Naprawdę rozbawił mnie do łez i naprawdę stawię go sobie na pamiątkę. Treść mogę państwu przesłać, jeżeli będą państwo chcieli. Ale to, co chciałem panu powiedzieć, panie Krzysztofie, że ja bardzo żałuję, że pan nie dołączył do tego spotkania. Był pan dosłownie 5 metrów od drzwi i może na tym spotkaniu no, dowiedziałby się pan więcej o planach inwestora. Więc no, żałuję, że pan z nami nie był. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z państwa? Halo, dzień dobry. Czy słychać nas? Na razie radnych, tylko jeszcze tutaj bym chciał zapytać, czy ktoś by chciał zabrać głos w dyskusji. Także sekundkę, dobrze? Widzę rączkę, cały czas kontroluję tą sytuację. Nie widzę więcej radnych, wobec tego bardzo proszę. Ja mam napisane gość 3 na wyświetlaczu. Nikt z mieszkańców do mnie przed sesją nie zgłasza. Panie przewodniczący, mogę jeszcze na słowo dosłownie w tym temacie transportu, jeszcze w temacie transportu. To bardzo proszę. Myślałem, że pan już tę łączkę puścił. Dobra. Pan Kowalski. Skontaktowałem się przed chwileczką z prezesem PKS-u. Okazało się, że gmina wystosowała tylko zapytanie, czy byśmy świadczyli usługę bezpłatną
napisaliśmy, odpisaliśmy, że będzie to, że w tym roku chcielibyśmy wykonać usługę odpłatną, jednakże nie padły żadne kwoty. Szkoda, że no, po prostu nam nie zaproponowano. Być może zrobilibyśmy to w ramach współpracy za nieco niższą kwotę. Dziękuję. Dziękuję bardzo, ale tu w takim razie uzupełniając wypowiedź pana radnego Kubackiego, no to ja mam pytanie, bo pan burmistrz powiedział, że wybór został dokonany na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego, no to do kogo zostało to zapytanie skierowane, skoro nie do PKS? Tego właśnie nie wiem. Rozumiem, że do pana Osińskiego, no ale do kogoś jeszcze? Z tego co kojarzę, to do jeszcze bodaj jednego podmiotu. Musiałbym się zapytać, bo postępowanie prowadziła zastępca kierownika pani Daria Kołodziejek. Dobrze. W takim razie, jeżeli pan Kubacki jest zainteresowany odpowiedzią na to pytanie, to proszę w trybie pisemnym się zwrócić, my chętnie odpowiemy. No już mówię. To tak. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Tak jak zacząłem przed chwileczką, ja przed dzisiejszą sesją nie otrzymałem żadnej prośby o udział, także no, poznaję oczywiście panów. Bardzo serdecznie witam. Prosiłbym następnym razem uprzedzić mnie o chęć wzięcia udziału w sesji. Bardzo proszę, panowie Bezak są obecni. Oddaję panom głos. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy szanownych państwa radnych. Paweł Bezak, Wojciech Bezak. Ja przepraszam, że tak późno, bo w zasadzie na ostatnią chwilę dołączyliśmy. Ja próbowałem się telefonicznie skontaktować z biurem Rady Gminy, ale nie udało się. Nie wiem, może miałem pecha. Tak? Bynajmniej, szanowni państwo radni, na ostatniej sesji Rady Miejskiej wystąpiliśmy do państwa z wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przy skrzyżowaniu ulicy Słowiańskiej i Łużyckiej, które to zakupiliśmy od gminy, tak? Zostaliśmy wówczas pomówieni o układ z burmistrzem ze strony radnego Tomalaka. Sam pan burmistrz był kilkukrotnie zapytany, co z tego będzie miał, jak również no, padły zarzuty, jakoby gmina na tej operacji, która to była jawna operacja, był oficjalny przetarg nieograniczony, no, straciła 4 miliony złotych. Tak? Późniejsze wypowiedzi pana radnego na portalu społecznościowym jeszcze bardziej, że tak powiem, zagorzały i atakowały nie tylko w dobre imię moje, ale również całej firmy. Dlatego postanowiliśmy spróbować wystąpić do państwa, do pana przewodniczącego o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. No, dostaliśmy w odpowiedzi uzasadnienie, dlaczego pan jako przewodniczący nie może tego spotkania zorganizować, że są pewne procedury. Oczywiście były one zrozumiałe. Dlatego też, aby przyspieszyć, że tak powiem, tą możliwość spotkania z państwem, wystąpiliśmy z własnej inicjatywy, wysłaliśmy do wszystkich państwa radnych zaproszenie na spotkanie, które miało miejsce w zeszły czwartek. Osobiście dzwoniłem do każdego z państwa, ja czy też moja mama. Większość z państwa zadeklarowała obecność, natomiast ostatecznie no, pojawiło się tylko 3 państwo radnych. Był również i pan radny Tomalak, który również deklarował przybycie, natomiast jego przybycie ograniczyło się do wręczania listu o dziwnej treści. I to było tyle, tak? Nie uczestniczył, a bardzo liczyliśmy na jego obecność. Chciałbym tym samym zaznaczyć, że nie tylko jako lokalni przedsiębiorcy, ale przede wszystkim mieszkańcy mamy prawo spotkać się z państwem i wymienić poglądy w dowolnym miejscu i nie musi być to wcale sesja Rady Miejskiej, tak? Natomiast korzystając już z możliwości wzięcia udziału w dzisiejszej sesji i możliwości oddania głosu, chcielibyśmy zaprezentować państwu nasz plan inwestycyjny dla tej konkretnej nieruchomości, który to też mieliśmy przygotowany na zeszłotygodniowym spotkaniu.
Panie Przewodniczący, czy jest taka możliwość, żebyśmy mogli zająć około 10 minut, pokazać ten nasz plan i ewentualnie jeszcze raz podyskutować na ten temat z Państwem? To jeżeli mogę, po pierwsze, to tak. Nie wszyscy radni otrzymali od Państwa zaproszenie na pocztę mailową, żeby była jasność. Po drugie, do mnie osobiście nikt nie dzwonił z zapytaniem o potwierdzenie obecności. Natomiast sam zadzwoniłem i uprzedziłem o tym, że obecny być na spotkaniu nie mogę. Tak, oczywiście. Po drugie, chciałbym, żeby tego typu sprawy, jak jakieś dłuższe wystąpienia, jak chociażby to, o co panowie dzisiaj prosicie, były ustalane przed rozpoczęciem obrad, a nie w ich trakcie. To jest druga uwaga. Trzecia uwaga jest taka, że no, nie mógł się pan dodzwonić do biura rady. Pani Daria pracuje w sposób rotacyjny, z tego co wiem, tak jak cały urząd miejski, stąd też być może wynikały problemy. Natomiast no, ma pan moją komórkę i w różnych sprawach mógł pan do mnie dzwonić, więc można było również i w tej sprawie zadzwonić i to wcześniej przed sesją uzgodnić. Tyle gwoli wstępu pewnego. Natomiast no, oczywiście ja nigdy nikomu nie odmawiałem udziału w obradach ani prezentowania swojego jakiegoś tam stanowiska czy pomysłu. To samo zamierzam zrobić i również w tej chwili. Natomiast prosiłbym, żeby następnym razem uprzedzać o tym fakcie no, w odpowiednim, że tak powiem, terminie, tak, żebyśmy się również do tego mogli przygotować. Bardzo proszę, 10 minut. Panie Przewodniczący, no nie zgodzę się, że nie zostali wszyscy radni poinformowani. Można to zweryfikować chociażby po skrzynce mailowej. Ja przepraszam, że odpytam. Przepraszam, panie radny Marek Keklak, czy pan otrzymał zaproszenie? Nie dostałem żadnego zaproszenia, tylko telefon dostałem. Nie znam tego pana, nazwisko znam oczywiście, ale numer też nieznany. Rozmawiałem z tym panem, tylko żadnego e-maila nie dostałem potwierdzającego spotkanie. Także nie wszyscy radni. Panie Przewodniczący, ja również rozmawiałem z panem Pawłem Bezakiem. Prosiłem o przesłanie zaproszenia na maila innego niż, bo nie korzystałem z tego, który jest podany w Biurze Rady. Nie dostałem tego zaproszenia. Dobrze, dziękuję bardzo. Myślę, że nie będziemy tutaj się teraz licytować, kto dostał, a kto nie. Bardzo proszę, prosili panowie o ten czas, także oddaję wam głos. Dobrze, to tak. Oprócz naszej wizji rozwoju tego miejsca, zagospodarowania działki, chcielibyśmy na prezentacji też przedstawić się po prostu, kim jesteśmy, co robimy dla gminy i też no, poniekąd chcielibyśmy pokazać Państwu też jakie korzyści czerpie gmina ze współpracy z nami. Czy jest widoczna prezentacja? Tak. Tak, jest widoczne. Jest widoczne, dobra. No to chcielibyśmy zacząć od tego, kim jesteśmy. Jesteśmy rodzinnym przedsiębiorstwem pochodzącym z Wilkowa. Pewnie większość z Państwa nas zna. Prowadzimy działalność na terenie gminy Świebodzin już od 30 lat. Tutaj na osi czasu pokazujemy, jakie punkty rozwijaliśmy przez ostatnie 30 lat. Zaczęliśmy od małego sklepu spożywczego w Wilkowie, który później no, stał się marketem spożywczym i od tego w sumie zaczęła się działalność naszego przedsiębiorstwa. W 2003 roku otworzyliśmy hurtownię materiałów budowlanych Omega i to był nasz początek z branżą budowlaną. W 2011 dobrze Państwu znany punkt Mrówka w Świebodzinie. W 2013 ten sam punkt, tylko że w Międzyrzeczu. W 2017 roku otworzyliśmy duży, wielkopowierzchniowy market w Nowej Soli. Natomiast w tym roku otworzyliśmy centrum ogrodnicze tuż obok marketu w Nowej Soli. Tutaj jeszcze pokażemy obiekty handlowe, które są w naszym portfolio. Spar Wilkowo, hurtownia materiałów budowlanych Omega w Świebodzinie, Mrówka Świebodzin, Mrówka w Międzyrzeczu, Mrówka w Nowej Soli jeszcze przed otwarciem Centrum Ogrodniczego, a tutaj już to samo Centrum Ogrodnicze Mrówka, które no w podobnej aranżacji planujemy otworzyć w Świebodzinie. Jeszcze kilka faktów na nasz temat. Od 2010 roku należymy do grupy PSB, która jest największą siecią w Polsce sieci marketów i hurtowni budowlanych i działa już na polskim rynku od 22 lat. Łącznie na terenie kilku miast zatrudniamy 198 osób, z czego większość zatrudnionych jest w gminie Świebodzin.
I tu taka ciekawostka, w tym roku zostaliśmy laureatami prestiżowej nagrody Diamentów Forbesa. Jest to ranking przedsiębiorstw, które w ciągu ostatnich 3 lat najskuteczniej zwiększyły swoją wartość. Dobrze, przedstawiliśmy się, więc chcielibyśmy pokazać Państwu, że również społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest nam obca. Pomagamy gminie na wielu płaszczyznach, między innymi na płaszczyźnie edukacyjnej, środowiskowej, sportowej. Bierzemy również udział w działalności charytatywnej, a także wspieramy sołectwa. Naszą flagową akcją, jeśli chodzi o edukację wśród dzieci, jest Bezpieczna droga do szkoły. Podczas tej akcji no, zwiększamy świadomość dzieci, jeśli chodzi o poruszanie się przy jezdniach. Współpracujemy praktycznie ze wszystkimi szkołami i przedszkolami na terenie gminy Świebodzin. Mogą to potwierdzić zarówno nauczyciele, jak i dyrektorzy tych placówek. Jeśli chodzi o środowisko, no tutaj również staramy się wpajać dzieciom, że środowisko ma wielkie znaczenie, jeśli chodzi o naszą przyszłość. Chętnie uczestniczymy w tego typu akcjach na terenie przedszkoli i szkół. Sadzimy drzewka z dziećmi. Taką akcję robimy co roku podczas wiosny. Angażujemy się również w działalność sportową. Wspieramy wszelkie lokalne przedsięwzięcia na terenie gminy, a także kluby sportowe, między innymi ze Świebodzin, który jest wizytówką naszego miasta. Udzielamy się również, jeśli chodzi o działalność charytatywną. Wspieramy różnego rodzaju akcje i zbiórki charytatywne. Odwiedzamy domy dziecka i szpitale. To zazwyczaj w grudniu podczas świąt. Wspieramy również Szlachetną Paczkę i co roku wspieramy także WOŚP. Tutaj również wielu sołtysów może potwierdzić, że wspieramy sołectwa co roku, szczególnie w okresie dożynek, tak, no, bierzemy udział, często dajemy coś od siebie. Jest też, jak Państwo mogą zobaczyć na zdjęciach, bierze udział w tych wydarzeniach nasza maskotka, a także często dokładamy się, czy oferujemy wsparcie rzeczowe przy remontach, na przykład świetlic wiejskich. To tyle w temacie społecznej odpowiedzialności biznesu. Teraz chcielibyśmy już porozmawiać stricte na temat omawianego problemu, czyli na temat zakupionej działki. Tak, szanowni Państwo, jednym z zarzutów dotyczących zakupu tego działki była jej niska wartość, odniesienie się do sprzedaży sąsiadującej działki, która została sprzedana pod galerię Hosso. Pozwoliliśmy sobie zatem przedstawić kilka tutaj niuansów związanych z zakupem zarówno naszej działki, jak i sąsiadującej po drugiej stronie ulicy działki pod galerię Hossy. A więc z faktów, jakie są działka, nasza działka, którą zakupiliśmy, dwie działki o łącznej powierzchni 1,66 m² zostały zakupione za kwotę 1 818 zł netto. Co też daje kwotę 109 zł, 54 zł netto za metr kwadratowy. Przypominam, że była to działka z przeznaczeniem mieszkaniowo-usługowym. Z kolei działka pod Hossą, o blisko hektar większa, 2,52 hektara, została sprzedana za 2 929 000 zł. Co w przeliczeniu na metr kwadratowy brutto wynosi 143, netto około 117 zł. Widzimy zatem, że różnica jest znikoma, raptem 94% wartości naszej działki w porównaniu do działki pod Hossą, która to była docelowo działką handlowo-usługową. Działki, które były sprzedawane, były wcześniej oparte na podstawie operatów szacunkowych przez biegłych rzeczoznawców. Metr kwadratowy naszej działki został wyceniony na 94,72 zł netto. Z kolei pod Hossą 37,37 zł netto. Tak? Myśmy byli jedną z dwóch firm, które brały udział w przetargu. Działka pod Hossą została zakupiona przez jednego oferenta. Warto też
zaznaczyć, że działka pod Hossą sprzedawana była w 2017 roku w jednym z lepszych w ostatnim czasie lat koniunkturalnych, natomiast no, nasz zakup miał miejsce podczas pierwszego lockdownu w okresie pierwszej pandemii i być może też to wpłynęło na to, że tak mało podmiotów się o tą działkę biło. Tak. Pokazuje to też, że no, wcale ta działka mieszkaniowo-usługowa nie musi być wbrew pozorom tańsza od handlowo-usługowej. Analizując to również z innymi rzeczoznawcami, nam znajomymi, co mogło wpłynąć na tą działkę, to przede wszystkim tak, to, że jest na tej działce nie ma przyłącza gazowego. Występując z zapytaniem do PGNiG, dostaliśmy informację, że planowane przyłącze pod konkretną lokalizację możemy się spodziewać najszybciej w 2026 roku. Z wiadomych nam informacji działka ta jest również niewydolna pod kątem sieci wodociągowej. Owszem, istnieje przyłącze, natomiast no, nie jest ono na tyle wydolne, aby mogło w pełni zaopatrzyć budownictwo wielomieszkaniowe, co wiązałoby się z budową dodatkowych hydroforni. Na omawianej działce brakuje również kanalizacji, znaczy deszczówki, tak? To również się wiąże z budową dodatkowych zbiorników retencyjnych. To są dodatkowe koszty. Wpłynęło to na pewno na obniżenie wartości działki, która w naszej opinii i tak nie była działką tanią. Bardzo ważnym aspektem, który byśmy chcieli tu zaznaczyć, jak również argumentem, dla którego zdecydowaliśmy się przystąpić do zakupu tej działki, jest fakt, że w 2018 roku w studium uwarunkowań dla tej konkretnej lokalizacji wskazali, poprzednia Rada Miejska uchwaliła, dopuściła handel wielkopowierzchniowy, tak? Co widać na załączonej mapce. Zmiana ta zatem daje promesę możliwości zmiany na handel usługi, co też zrobiliśmy. Byliśmy świadomi tego zapisu, dlatego też zdecydowaliśmy się na zakup tejże działki. Dlatego też uważamy, że brak zmiany planu jest również sprzeczny z polityką, jaką gmina obrała niespełna dwa lata temu. Tak? Chcielibyśmy też tutaj podkreślić dojazd do działki. Tak? Aktualnie, może nie mamy tutaj zaznaczone, ruch do tej działki odbywa się tu zaznaczony strzałką od ulicy Łużyckiej poprzez tą działkę wzdłuż bloku Lipowa 3. I znajduje wyjazd przez osiedle domków jednorodzinnych, co uważamy, że jest nie lada problemem dla obecnie mieszkających. Proszę sobie wyobrazić kolejne trzy, może cztery bloki, które powstaną w tym miejscu. Ruch odbywa się... Ja przepraszam, ale ja nie wiem, o czym pan teraz mówi, o jakim dojeździe przez... Tam nie ma żadnego dojazdu. Jest dojazd z ulicy Łużyckiej. Jedyny dojazd, jaki mamy na ten moment do tej działki. I może pan tam wjechać swoim samochodem? Tędy, którędy pan pokazuje? Stąd. Znaczy, to jest w planach, tak? A, w planach? W planach, tak. Planowany jedyny dojazd odbywa się w tym miejscu, a wyjazd przez ulicę Cisową, także przez osiedle domków jednorodzinnych. Nie wiem, czy odpowiednim to by było dla mieszkańców, gdyby nagle po wybudowaniu osiedla około, przynajmniej licząc 200 aut, dzień w dzień poruszało się tą drogą.
Chcąc realizować naszą inwestycję, zamierzamy cały ruch zlokalizować tutaj od strony ulicy Słowiańskiej, zaznaczony strzałką, wjazd, wyjazd na parking i ruch koncentrowałby się wyłącznie od tej ulicy. Odciążeni zostaliby zatem mieszkańcy poprzednich nieruchomości. Przejazd, który jest teraz możliwy do realizacji, byłby więc całkowicie wykluczony, żeby mieszkańcy mieli spokój. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, planujemy na tym terenie budowę nowoczesnego marketu budowlanego z nowoczesnym na styl zachodni centrum ogrodniczym, którego zaraz wizualizację przedstawimy. Całość powierzchni to jest około 5000 m2. Tak jak wspomniałem, parking byłby skierowany od ulicy Słowiańskiej vis-a-vis Galerii Hosso. Tutaj na załączonym projekcie, proszę spojrzeć, wjazd od ulicy Słowiańskiej, parking zlokalizowany od frontu, nasz market, obok centrum ogrodnicze ze strefą zieleni i oddzielające najbliższy blok mieszkalny strefą zieleni, tak że mieszkańcy tego osiedla nie będą mogli narzekać na utratę komfortu życia. Co jeszcze? Przy okazji planowanej inwestycji nasunął nam się taki pomysł, żebyśmy również dla tych mieszkańców coś od siebie zrobili przy wykorzystaniu zasobów gminy, tak? Jak pewnie dobrze Państwo wiecie, zarówno po lewej, jak i po prawej stronie są dwie niezagospodarowane działki, a wiedząc o tym, jak trudno jest znaleźć miejsce parkingowe na tym osiedlu po godzinach pracy, wychodzimy z inicjatywą, żeby ten plac zagospodarować, wybrukować na nasz koszt, tak aby ułatwić mieszkańcom, że tak powiem, chociażby te podstawowe problemy, jakie są, znaczy zaspokoić ten problem, jakim jest znalezienie miejsca parkingowego. Dodatkowo też chcielibyśmy doposażyć istniejący plac zabaw o nowe atrakcje, nowy sprzęt, tak aby również dzieci mieszkające na tym osiedlu mogły być z tego zadowolone. Chcielibyśmy tutaj również wymienić same korzyści, tak, jakie nasza inwestycja mogłaby przynieść dla gminy poprzez zmianę planu zagospodarowania z funkcji mieszkaniowo-usługowej na funkcję handlowo-usługową. Pierwsza, w zasadzie tutaj najważniejsza z perspektywy gminy korzyść to podatek od nieruchomości. Biorąc pod uwagę podatek, jakby wpłynął z funkcji mieszkaniowej, obliczyliśmy, że mogłoby być to około 8000 m2. Przy aktualnych podatkach za metr kwadrat, które wynoszą 0,70 czy 0,69 dokładnie groszy za metr kwadrat, wartość podatku to 5600 zł rocznie. Natomiast gdybyśmy uwzględnili budowę naszego obiektu przy założeniu powierzchni około 5000 m2, do tego placu przeznaczonego pod prowadzenie działalności handlowej, z samego tego tytułu gmina łącznie zyskałaby rocznie powyżej 120 tysięcy zł podatku od nieruchomości. Uwzględnić dodatkowo do tego należy 2% podatku od budowy parkingu, który szacujemy wyniósłby około 500 000 zł, co daje dodatkowe 10 tysięcy zł wpływu do budżetu gminnego. Nie każdy też wie, że oprócz tego, że z tytułu prowadzonej przez nas działalności, do kasy gminy wpływają nie tylko podatki z nieruchomości, ale co najważniejsze podatki z PIT i CIT, gdyż zarówno nasza spółka jest
zarejestrowana na terenie gminy Świebodzin, ale my również jako udziałowcy jesteśmy zameldowani na terenie gminy, wobec czego 38% odprowadzanego podatku trafia do budżetu gminy. Tak jak Państwo widzą, w 2018 roku tylko z tytułu podatku PIT i CIT trafiło do kasy gminy 706 tysięcy złotych, z podatku od nieruchomości niecałe 106 tysięcy, łącznie ponad 810 tysięcy złotych podatku. W zeszłym roku z podatku CIT 780 tysięcy, podatek od nieruchomości podobny 880 blisko 6 tysięcy złotych. W tym roku możemy już powiedzieć, że prognozy będą około 1 miliona złotych wpływów, jako że jest to rekordowy w historii naszej firmy rok pod kątem obrotu. Całe szczęście pandemia nie wpłynęła negatywnie na nasz biznes, wręcz odwrotnie. Możemy się tutaj pochwalić tym, że nasza działalność przyniesie dla gminy prawie 1 milion złotych wpływów do budżetu. Proszę. Dobrze, to teraz chcielibyśmy również powiedzieć o korzyściach dla mieszkańców. Już brat przed chwilą mówił o tym, co gmina może zyskać, ale chcielibyśmy również nadmienić, co mogliby, na czym mogliby skorzystać mieszkańcy. I tak, przede wszystkim brak obciążenia dróg osiedlowych. Dojazd byłby to od ulicy Słowiańskiej, więc tak naprawdę ulica Cisowa nie byłaby w żaden sposób tutaj eksploatowana. Parking od strony ulicy Słowiańskiej, a ogród od strony bloków TBS. Tutaj też jest ważne to, że planujemy zagospodarować zieleń między blokiem TBS a naszą działką, więc tak naprawdę no, dalej mieszkańcy będą mieć ten kawałek zieleni, który no, na pewno będzie ich cieszył. Jeśli chodzi o zabudowę wielomieszkaniową, no nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego faktu, iż no w znacznym stopniu ograniczałaby widok z okna i dostęp do światła dziennego dla mieszkańców TBS. Myślę, że no nie każdy mieszkaniec TBS chciałby, aby obok stanął kolejny blok, który tak naprawdę no zasłaniałby mu widok na okolice. Według mnie no pod tym względem na pewno tutaj jest plus tego, co zamierzamy zrealizować. No i te dwa największe plusy, o których przed chwilą wspomniał brat. Zwiększenie miejsc parkingowych dla mieszkańców pobliskiego osiedla. To tutaj jeszcze tak chcielibyśmy pokazać, jak to wygląda, na których dokładnie działkach miałby stanąć ten parking. Zarówno tutaj z lewej strony, jak i z prawej strony. To są dwie takie kwadratowe działki, mniej więcej 35 na 35 metrów kwadratowych. No myślę, że na pewno można by było na ich terenie zbudować wiele miejsc parkingowych. Tym bardziej, tak, że w studium te działki są przeznaczone konkretnie pod parkingi. Tak. Tutaj co ważne, wyrażamy też gotowość do rozmów z mieszkańcami w celu ustalenia ich potrzeb. No i również chcielibyśmy przyczynić się tutaj do rozbudowy placu zabaw. Uważamy, że tak naprawdę no, obecny plac zabaw no, nie spełnia już dzisiejszych standardów. Jeszcze wczoraj sami pojechaliśmy zobaczyć, jak to wygląda i rzeczywiście można by było kilka rzeczy tam dobudować, można by było bardziej unowocześnić ten plac. On znajduje się między ulicą Lipową a Cisową, tutaj, gdzie jest kursor. Uważamy, że ta inwestycja na pewno wpłynęłaby korzystnie na komfort życia rodzin, które mają dzieci, a także no, zwiększyłaby bezpieczeństwo dla użytkujących z placu zabaw dzieci poprzez właśnie zmodernizowanie go. Tutaj chcielibyśmy również nadmienić cele i strategię gminy. Oczywiście Państwo bardzo dobrze zdają sobie sprawę, jakie cele i jakie strategie ma gmina. I uważamy, że na pewno no, znają się Państwo na tym lepiej niż my. Natomiast zauważyliśmy kilka rzeczy, które tak naprawdę no, powinny być naszym no, tutaj atutem, tak? Jeśli chodzi chociażby o program rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, uważamy, że idealnie wpisujemy się w ten program. Jak Państwo widzą, no, w celach tego programu jest wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości.
działania na rzecz zmiany struktury gospodarki w kierunku zwiększania udziału sektorów charakteryzujących się wysoką stopą wzrostu. Uważamy, że sektor, w którym działamy, czyli handlowo-usługowy, no jest właśnie tego typu sektorem, który charakteryzuje się wysoką stopą wzrostu. I również promowanie działań sprzyjających postawom proinnowacyjnym. Jak wcześniej pokazaliśmy, chcemy zbudować najnowocześniejsze centrum ogrodnicze w zachodniej Polsce. Uważamy, że tak naprawdę ten obiekt mógłby być jedną z kilku wizytówek Świebodzina, przez co też no, na pewno na płaszczyźnie proinnowacyjnej miasto zyskałoby. Chcielibyśmy również napomknąć o strategii zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Świebodzin. Na pewno Państwo doskonale znają jego założenie, natomiast chcielibyśmy przypomnieć, że w jednym z głównych priorytetów miasta jest wspieranie rozwoju małych i średnich firm, tak? Więc szczególnie tutaj no, widzimy, że miasto deklaruje aktywne wspieranie rozwoju małych i średnich firm. Więc no, uważamy, że też Państwo jako radni powinni bardziej przychylnym okiem na to spojrzeć. Chcielibyśmy napomknąć o analizie SWOT, która została ujęta w strategii zrównoważonego rozwoju gminy. W analizie SWOT określa się słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia, w tym przypadku dla gminy Świebodzin. I jednym z głównych zagrożeń wymieniono brak napływu znaczącego kapitału inwestycyjnego oraz brak środków na finansowanie inwestycji własnych gminy. No uważamy, że jeśli miasto samo zauważa, że jednym z zagrożeń jest brak napływu kapitału inwestycyjnego, no to myślę, że również nasza inwestycja, nasza działalność na pewno zwiększyłaby ten kapitał. Jako szansę rozwoju gminy wskazuje się na wspieranie rozwoju małych i średnich firm, to o czym w sumie przed chwilą mówiłem. Jako mocną stronę rozwoju gminy określa się otwartość władzy gminy na inicjatywy gospodarcze i w nawiasie tereny inwestycyjne. Także no, drodzy Państwo, też no, liczymy na to, że ta otwartość również będzie wobec nas, tak? Kolejną mocną stroną rozwoju gminy określa się znaczne rezerwy terenów pod budownictwo wielomieszkaniowe i rekreacje. To też pokazuje, że na terenie gminy jest pozostało jeszcze wiele terenów, gdzie tak naprawdę te budownictwo wielomieszkaniowe mogłoby powstać i uważamy, że akurat działka, na której my planujemy naszą inwestycję, no tym bardziej, że w studium tak, jest zapis, w którym handel powyżej 2000 metrów kwadratowych jest możliwy. Uważamy, że no jednak no, powinien być dozwolony. I tutaj jeszcze chcielibyśmy napomknąć o wyzwaniach przyszłości dla gminy, które również zostały ujęte w strategii zrównoważonego rozwoju. Tak naprawdę no, gmina formułując rozwój miasta zwróciła uwagę na między innymi konkurencyjność i wzrost działalności usługowo-handlowej. Więc tak naprawdę tutaj zacytuję, co jest w tym dokumencie. Gmina będzie konkurowała z innymi gminami regionu w przyciąganiu inwestorów, tworzeniu atrakcyjnych produktów, tworzeniu dobrych jakościowo miejsc pracy dla mieszkańców gminy oraz pozostałych gmin powiatu. No uważamy, że tak naprawdę idealnie wpasujemy się w te wyzwanie, tak, przyszłości dla gminy. Na pewno dzięki otworzeniu tego obiektu powstaną nowe miejsca pracy. Uważamy, że też my jesteśmy w stanie zaoferować gminie no, atrakcyjność tych produktów. Więc no, tak naprawdę no, nie widzę tutaj minusa, dla którego Państwo mieliby mieć no, obiekcje wobec tych planów i tego pomysłu. To tyle. Dziękujemy Państwu za uwagę. Aha, i jeszcze tak chcielibyśmy pokazać, ponieważ tego typu obiekt już mamy w Nowej Soli, więc chcielibyśmy pokazać, co chcemy zbudować i jak tak naprawdę ma się prezentować ten obiekt. Czy widzą Państwo filmik? Halo? Jeszcze nie widzimy. Nie widać. Teraz widać czy nie? Niestety nie. Dobrze, dziękujemy za uwagę. To chwilka, dobrze? Już postaramy się tutaj włączyć. Dobrze, mamy nadzieję, że już widać.
Widać? Nie widać? Nie widać? Widać, widać. Także jak Państwo widzą, nie jest to kolejny market spożywczy, który jest mnóstwo w Świebodzinie, także to jest coś całkiem nowego, czym chcielibyśmy się tutaj na tym lokalnym rynku wyróżnić i co byłoby też z korzyścią dla wszystkich, tak? Nie tylko dla nas jako przedsiębiorców, nie tylko dla mieszkańców, oferując im nowe usługi, ale i dla gminy, która z tego tytułu będzie posiadała niemałe wpływy do budżetu. Tak? No dziwi nas też, nie ukrywamy, że gmina próbuje pozyskiwać nowych inwestorów chociażby z zewnątrz, tak? Którzy tak naprawdę zostawiają tutaj wyłącznie podatek od nieruchomości, a zapomina się o nas, o lokalnych przedsiębiorcach, którzy są tutaj od początku. I tak jak Państwu pokazaliśmy, no chyba nie zostawiamy małych pieniędzy. Chyba są Państwo z tym zgodni, że milion złotych chyba troszkę znaczy dla tej gminy, no chyba, że się mylimy. Nie wiem. No z naszej strony to wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No 10 minut miało być, a wyszło 31 chyba, jak się nie mylę, ale nie to, żebym tam... Proszę bardzo. Ja w zasadzie nie wiem, bo ja mam jedno zasadnicze pytanie, ale w jakim charakterze Państwo, Panowie tutaj dzisiaj to prezentowaliście i nie wiem, ani to nie jest przedmiot obrad, ani nie wiem, jakby nie wybrzmiało. No, napracowaliście się, ładna prezentacja. Dużo się naczytaliście dokumentów gminy i nie tylko, no fajnie, ładnie, pięknie, no tylko pytanie, jaki jest cel tego? No cel jest taki, że będziemy chcieli po raz kolejny wystąpić o zmianę planu zagospodarowania dla tej działki, dlatego chcieliśmy nasz pomysł przedstawić na osobnym zebraniu. Nie chcieliśmy tego robić na sesji, tak jak to miało teraz miejsce, bo wiemy, że każdy ma czas i są inne, powiedzmy, tematy. No niestety nie udało się. Zależy nam na tej inwestycji, dlatego postanowiliśmy zabrać głos, przedstawić nasze plany, skoro inaczej się nie da. Tak? Nie ukrywam, że będziemy konsultować ten temat jeszcze raz z mieszkańcami. Wysyłam lada dzień pismo z naszymi planami, żeby oni mogli się też do tego odnieść. Uważam, że mamy sporo do zaoferowania. Ta działka nie jest zlokalizowana w centrum miasta, gdzie mogłaby szpecić, ale jest zlokalizowana na obrzeżach. Sąsiaduje z innym handlem i usługami i z przemysłem. Więc nie jest to zła lokalizacja, tym bardziej, że jest ona ujęta w studium. Dobrze, dziękuję. Tam jakaś nieścisłość się wdarła, albo ja nie za bardzo ogarnąłem jedną kwestię. Podawaliście panowie cenę netto gruntu.
z wyceny rzeczoznawcy, tam była kwota 37,37 netto pod hossą. Natomiast w przetargu, ja nie rozumiem, bo był jeden oferent, jak zrozumiałem z tego waszego wystąpienia, a w przetargu uzyskano kwotę, jak sobie tutaj szybko policzyłem, 116 zł netto. To jak to się stało, że z tych 37 zrobiło się 116, a w naszym przypadku było 90, a zrobiło się tam 130 czy ileś tam? Były wyceny rzeczoznawców dla konkretnych działek, natomiast z poziomu gminy cena wyjściowa była wyższa, o której powiedzieliśmy, tak. Czyli rozumiem, że burmistrz wtedy z 37 podniósł tam na 104, na 120. Tak. A jeżeli chodzi o ten wasz przetarg, to jak to wyglądało? No tak jak wspomnieliśmy, wyszło to około 110 zł za metr kwadratowy. A wycena rzeczoznawcy? Proszę. Jeżeli mogę, panie przewodniczący, z tego co pamiętam, bo mówię, nie mam przed sobą dokumentów, wycena rzeczoznawcy była na około 1,5 miliona. Nie chodzi mi o metr kwadratowy, bo tam mi chodzi dosłownie o ten jeden slajd, który się pojawiał. Wycena, teraz nie mam papierów przed sobą, więc ciężko mi się odnieść. Natomiast powiedzmy, że wycena była na 1,5 miliona za całość działki, a 1,8 milion z groszem to była tam cena wyjściowa dla licytacji. Czyli rozumiem, że działka pod Hossą według wyceny rzeczoznawcy została podniesiona do przetargu o blisko 3 lat? Nie. Wartość działki pod Hossą została, cena sprzedaży została wyznaczona przez ówczesnego, no nie widziałem dokumentów, burmistrza lub zastępcę burmistrza, czyli podnieśli wycenę o tyle swoją decyzją jednostkową i za tyle ta działka została zbyta. Czyli podnieśli z 37 netto na blisko 120 netto, trzykrotnie. Tak jest. A jeżeli chodzi o tą działkę? Zostało 37 na 100 na 100. Jeszcze raz, bo nie do końca rozumiem pana pytanie. Bo wycena rzeczoznawcy dla tej działki była na poziomie 97 zł. Tak. A do przetargu? Za metr? No mówię, ciężko mi się odnieść, ale to ta cena uzyskana po jednym postąpieniu, no to odjąć parę złotych, tak? No nie dysponuję teraz wyliczeniem takim szczegółowym. Czyli w zasadzie można uznać, że wcale nie została podniesiona ta cena. Nie została podniesiona, no bo jeżeli została podniesiona z 1,5 miliona o 300 000, to znaczy, że została, jeżeli dobrze liczę, podniesiona o 20%. A pod Hossą o 300%. Tak. Dziękuję bardzo. Mam jeszcze tutaj takie pytanie, bo znaczy ja mam pytań dużo, tylko ja w ogóle nie wiem, czy to jest czas i miejsce, żeby teraz dyskusję uprawiać nad tym tematem. Bo ja nie za bardzo rozumiem tą propozycję parkingów, która tam się pojawiła. Te parkingi to one są na terenie państwa nieruchomości, czy na terenie gminy? To są działki gminne z przeznaczeniem pod parkingi. Te działki były wydzielone w przyszłości pod parkingi dla mieszkańców, natomiast no stoją teraz puste i my wyszliśmy z inicjatywą, aby z własnych, prywatnych środków no wydać niemałą sumę, bo pewnie wyjdzie około kilkuset tysięcy złotych, aby na tych działkach gminnych, które dalej będą należeć do gminy, tak, żeby sfinansować powstanie tych parkingów dla mieszkańców. Oczywiście za zgodą gminy, tak. To jest taka nasza propozycja. Powiem szczerze, że nie bardzo wiem, jak mam ją rozumieć, tę propozycję, no bo... No tak, tak to proszę rozumieć, że chcemy to, co gmina powinna z własnych środków sfinansować, my chcemy z naszych środków prywatnych zagospodarować, tak? Panie Krzysztofie, tam jest naprawdę bardzo duży problem, jeśli chodzi o miejsca parkingowe. Gdyby pan podjechał tam w godzinach popołudniowych lub wieczornych, tak naprawdę... Ale panie Wojciechu, do mnie pan mówi, czy do Czomalaka, bo nie wiem. Nie, przepraszam. Mówię ogólnie do wszystkich radnych, tak? Ja podjeżdżając tam wieczorem, w godzinach popołudniowych, naprawdę można zauważyć, że auta bardzo duże stoją na drogach osiedlowych. Wyobraźcie sobie teraz państwo sytuację, w której karetka albo wóz strażacki musi przejechać tamtędy wieczorem. Tak naprawdę ta droga jest nieprzejezdna. Więc no, wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i chcielibyśmy finansować z własnych środków powstanie parkingów dla mieszkańców.
Rozumiem. Tak, na ten problem związany z ruchem na ulicy Lipowej zwracałem uwagę już dawno. Ja osobiście nie muszę się tam specjalnie przejeżdżać, a tam jest codziennie. No mieszkam na tym, tak? Dobrze, ja może na razie tyle tam po malach się wyrywa, tylko bardzo bym prosił panie radny zachować poziom jakiś taki poziom dyskusji, który odpowiada dla naszych. Mogę już mówić? Tak. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, szanowni goście. Przed chwilą doświadczyłem czegoś takiego, że ktoś mnie tutaj próbował usunąć z tego grona i straciłem połączenie. Bardzo bym prosił, żeby się nic tutaj złego nie działo, żebym mógł swoją sentencję zakończyć. Chciałbym powiedzieć, znaczy tak, z tego co wiem, byliście panowie prawdopodobnie kilka razy u pana burmistrza, znaliście warunki przetargu, to znaczy, że działka miała funkcję mieszkaniową. Ja swoje argumenty przedstawiłem na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 września. Sami państwo widzieliście i na pewno znacie wyniki głosowania, że tylko dwie osoby były za tym projektem uchwały. Jak państwo przekonacie radnych i przegłosują waszą prośbę, to ta prośba będzie przegłosowana i ja się z wyrokiem radnych pogodzę. Mój głos jest tylko jeden. Wiele razy się też zdarzało w ostatnich dwóch latach, że sam głosowałem przeciwko jakiejś uchwale. Spokojnie do tego podchodzę, bardzo dobrze to znoszę. Także no, zdaję sobie sprawę, czym jest demokracja i tyle. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia. Tak, jeżeli możemy się jeszcze tutaj odnieść, to chciałbym zwrócić uwagę, że obecne studium zagospodarowania dla tej działki pan sam jako radny w 2018 roku uchwalił, zagłosował, był za, więc no dziwi nas, że teraz pan zmienia zdanie. Natomiast wiemy bardzo dobrze, że pana wystąpienie, mamy tego świadomość, że pana wystąpienie mocno wpłynęło na wynik poprzedniego głosowania. Świadczy o tym chociażby to, że aż 9 radnych wstrzymało się. Byli niedoinformowani. Ja przepraszam, ale muszę wejść w zdanie, bo się zupełnie z tym nie zgadzam. Wyjaśniliśmy sobie to wcześniej. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że pan Tomalak w 2018 roku nie był radnym i nie głosował nad tą uchwałą. No, nie będąc radnym jakby nie mógł. Natomiast ja się nie zgadzam z tym stanowiskiem, że wypowiedź pana radnego Tomalaka miała wpływ na pozostałych radnych, którzy się wstrzymali od głosu. Chciałem zauważyć, że projekt uchwały w poprzednim miesiącu stawał na wszystkich komisjach i komisja bodajże gospodarki komunalnej jako pierwsza wypowiedziała się negatywnie na ten temat. Tam żaden radny albo jeden, nie pamiętam w tej chwili, wyników tamtego opiniowania uchwały. Bodajże jeden radny był za, reszta się wstrzymała albo była przeciwna. Na tej komisji nie uczestniczył pan Tomalak i nie miał szansy wypowiedzenia się. Wypowiedź pana Tomalaka można było usłyszeć bodajże dopiero na komisji czy na sesji, bo nie pamiętam. Natomiast pozostałe komisje wszystkie również negatywnie do tego projektu podeszły bez wystąpienia pana Tomalaka. Także ja się nie zgadzam z takim stanowiskiem, że jakoby tutaj to, co radny Tomalak mówił na sesji czy na komisji planu, miało wpływ na decyzję radnych. Nie, ta decyzja radnych była podjęta wcześniej przez nich samych i myślę, że dali temu wyraz. Tak kwoli wyjaśnienia tego, co pan, panie Pawle, tutaj teraz jakby próbuje nam powiedzieć. To proszę mi wytłumaczyć, dlaczego jedna z komisji, komisja rewizyjna, bo sprawdzałem protokoły, tak, członkowie tej komisji w składzie czteroosobowym jednogłośnie byli na tak, natomiast podczas głosowania tylko pan przewodniczący Cichański pozostał przy swoim zdaniu, pozostali albo się wstrzymali, albo byli przeciwni. No to chyba też o czym starczy, tak? Proszę zapytać członków komisji, ja doprawdy nie wiem. Natomiast w komisji gospodarki komunalnej, która była druga i wypowiedziała się negatywnie, pana Tomalaka nie było.
A jeżeli dobrze pamiętam, to pierwszy pod jakąś tam zresztą dobra, ja się nie będę wypowiadał, bo też nie jestem członkiem, nie wiem. Porównanie tego wszystkiego do zorganizowanej grupy, do działalności zorganizowanej grupy przestępczej i takie słowa, które padły na sesji Rady Miejskiej, uważamy, że mocno wpłynęły na decyzję pewnych radnych, tak? Ja sam uważam, że wpływ, który panowie w tej chwili próbujecie wykonać, nacisnąć na pozostałych radnych, również nie powinien mieć miejsca, tak? Bo my mieliśmy okazję się spotkać z panem Pawłem i z panią Bezak tutaj w sali sesyjnej. Mieliśmy na państwa prośbę, tak? Mieliśmy szansę rozmawiać na temat tej sytuacji i powiem szczerze, że poczułem się bardzo dyskomfortowo, kiedy ktoś prezentując swoje stanowisko użył argumentów takich, że może się wymeldować z tej gminy, że może przenieść działalność do innej gminy, że są naciski z gminy Lubrza na to, żebyście się państwo tam zameldowali, żebyście państwo tam płacili podatki. Takich argumentów używaliście na spotkaniu ze mną. Tutaj w sali sesyjnej, mówię tutaj, bo ja też tutaj jestem. Uważam, że to jest presja którą próbujecie na radnych wywrzeć i która nie powinna mieć miejsca. Zresztą podobnie jak te parkingi i czy też plac zabaw, tak? No sorry, ale co to jest? Panie Tomaszu, czy ja mógłbym zabrać głos? Mógłby pan tylko... Zostaliśmy nazwani przez jednego z radnych jako zorganizowana grupa przestępcza. Było to publiczne wystąpienie. Czy pan, będąc na naszym miejscu, nie poczułby się urażony? Nie pomyślałby pan o tym, że skoro radni nie szanują nas jako przedsiębiorców, to czy nie pomyślałby pan o tym, że jednak widocznie gmina nie zasługuje na te podatki? No naprawdę tutaj nie było żadnego szacunku ze strony radnego Tomalaka i myślę, że nie powinien być pan jednak zaskoczony w tym momencie, tak? Panie Wojciechu, z całym szacunkiem, jeżeli uważacie, że słowa wypowiedziane przez pana Tomalaka godziły w wasze dobre imię, to są instytucje, które się tym zajmują i proszę tam skierować swoje żale, a nie do pozostałych radnych. Natomiast ja mam jedno zasadnicze pytanie. Przystępując do przetargu na zakup tej nieruchomości, czy wy z góry zakładaliście to, że zagospodarujecie ten teren poprzez budowę obiektu wielkopowierzchniowego? Nie, braliśmy pod uwagę tylko patrząc na dotychczasowy rozwój gminy i to, że jednak każda gmina potrzebuje dodatkowych wpływów, że przyniesiemy dodatkowy wpływ do kasy budżetu, wydawało się to logicznie. Owszem, moglibyśmy również postawić kilka bloków mieszkaniowych i też na tym zarobimy, ale to nie o to chodzi. Chodzi o długofalowe korzyści dla wszystkich stron. Czyli rozumiem, że przystępując do przetargu na zakup działki, co do której plan miejscowy przewidywał zabudowę wielorodzinną, mieszkaniową wielorodzinną, wy z góry zakładaliście to, że będziecie budować tam market. Nie, braliśmy taką możliwość, tak? Bardziej będąc w przekonaniu, że możemy to wykonać, tak? Patrząc na studium uwarunkowań dla tych działek. Dobrze, dziękuję. Zresztą ja w ogóle... Może ktoś jeszcze z państwa radnych by się odezwał, co? Zwłaszcza ci, co się wstrzymywali od głosu, no może mają jakieś pytanie. I chcemy jej, tak? No widzicie panowie, no nikt nie ma pytań do was. O, widzimy, że są. O, jest, Sławomir Fiwruk będzie ratował honor wstrzymujących się. Bardzo proszę, panie radny. Tak, przepraszam bardzo, ale panie przewodniczący, to co pan mówi o jakimś honorze, to jest po prostu niesmaczne. Proszę nie wykorzystywać swojej funkcji przewodniczącego do tego typu stwierdzeń. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Ja również bym prosił, żeby pan nie wykorzystywał swojej funkcji jako do kierowania obradami Rady Miejskiej i nie zapraszał gości na obrady, tak? Dziękuję. Dobrze, to chciałem powiedzieć właśnie, że ja się co prawda wstrzymywałem, ale żadnego honoru bronić nie muszę. Chciałem za to... Jeszcze jedno słowo. Oczywiście była to totalna przenośna. No chodzi mi o tą grupę radnych, którzy się wstrzymali od głosu i którzy dalej nie mają żadnych pytań. Ja w tym sensie mówiłem, absolutnie nie chodzi mi o jakiś honor, tak?
bo nie ma to nic żadnego związku. No, po prostu chodzi mi o to, żeby ktoś, jeżeli macie wątpliwości, bo później się okaże, że Olesiak tyle mówił, że wywarł na was wpływ taki, że nie mieliście zdania. Tak? Jakby w tym sensie się wypowiadałem. Dobrze, abstrahując od tego. Panie Sprawcy, bardzo proszę. Abstrahując od tego, ja miałbym taki wniosek, żeby do tych rozmów dwustronnych ewentualnie, żeby je rozszerzyć o mieszkańców tego bloku sąsiedniego. Myślę, że oni są również stroną zainteresowaną, chyba nawet najbardziej zainteresowaną. I oczywiście, kiedy ta cała sytuacja związana z pandemią na to pozwoli, tak żeby poznać ich zdanie, myślę, że wtedy będziemy mogli wrócić z pełnym obrazem sytuacji do głosowania, no bo w tej chwili ja nadal nie jestem do końca przekonany i chciałbym poznać zdanie mieszkańców. Dziękuję. Ktoś jeszcze z Państwa? Nie wiem, czy Pana Tomala, Pan Siodła, proszę bardzo. Ja powiem to samo, co powiedziałem na spotkaniu w hotelu Sen, czyli po prostu żałuję, że ta prezentacja nie pojawiła się na pierwszym spotkaniu, na majowej lub na czerwcowej sesji. Wydaje mi się, że w takim przypadku głosowalibyśmy inaczej. Czyli rozumiem, panie radny, że wypowiedź pana Tomala nie miała wpływu, tylko brak prezentacji. Nic takiego nie powiedziałem, panie przewodniczący. Ja tak zrozumiałem. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z państwa radnych? Bardzo bym prosił o słowo. Pan Tomek. Ja mam do pana Sławomira Siewruka pytanie mianowicie, bo w wywiadzie dla telewizji lokalnej TV Świebodzin powiedział, że został przekonany na tej prezentacji, a w tej chwili słyszałem dwie wersje tego swojego stanowiska, że był przekonany, ale już w tej chwili jakby już znowu nie jest przekonany. To sami państwo widzicie, że to nie jest taka prosta sprawa i tak jak powiedziałem, wystarczy tylko wniosek do Rady Miejskiej z projektem uchwały i ewentualnie przegłosujemy lub też nie. Dziękuję. Jeśli mogę od razu odpowiedzieć. Proszę. Panie Krzysztofie, mówiłem, że jestem pod wrażeniem tych wszystkich uciekło mi słowo. Mówiłem, że jestem pod wrażeniem wszystkich udogodnień, które przedsiębiorca chce zaproponować tutaj. Nie wydaje mi się, żebym użył takiego sformułowania, że zostałem przekonany. Dziękuję. Może pani redaktor użyła takiego sformułowania. Wydaje mi się, że z moich ust ono nie padło. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych? Pan radny Prałat. Ja bym tylko prosił, żebyście państwo opuszczali te rączki, bo ja nie wiem, czy to jest głos aktualny, czy nieaktualny. To można sobie odklikać tą podniesioną rączkę. Dziękuję. Pan radny Daniel Prałat. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, mam nadzieję, że mnie słychać trochę lepiej. Słabo słychać. Ja chciałem się do pana... Słabo. Chciałem się odnieść do tego, co powiedział pan radny Siewruk, że myślę, że to nie tylko trzeba by poznać i opinię mieszkańców tego bloku, który ma sąsiadować i sąsiaduje z tą działką, ale w ogóle mieszkańców jako takich miasta, czy są za tym, żeby powstał w tym miejscu centrum ogrodnicze, czy że potrzebują substancji mieszkaniowej i kolejnych bloków w tym miejscu. Jakoś szerzej rozszerzyć sprawdzenie świadomości, rozszerzyć, jak sprawdzić, czego tak naprawdę oczekują mieszkańcy, jakoś lepiej to zdiagnozować po prostu, tak? Czy nie tylko ograniczać się tylko do mieszkańców tego bloku przy Lipowej, bo to jest tylko najbliższe sąsiedztwo, ale myślę, że do szerszego ogółu mieszkańców przynajmniej miasta, albo tej części miasta, czego by oczekiwali? Czy potrzebują centrum ogrodniczego, czy potrzebują mieszkań? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Siodła. No tutaj nie ma złotego rozwiązania tak naprawdę, bo z jednej strony wpływy z podatków z tej inwestycji byłyby wskazane dla budżetu miasta, z drugiej strony mając na uwadze rozwój przemysłu w naszym mieście, potrzebne również będą bloki mieszkalne, więc tutaj jako Rada Miejska powinniśmy się jeszcze raz porządnie tym zastanowić, jaką decyzję należy podjąć.
Tak, ja proponuję jeszcze szczególnie do tego badania, do tej opinii zaprosić mieszkańców ulicy Jodłowej, tej, która bezpośrednio graniczy dzisiaj z marketem Mrówka, żeby oni się mogli wypowiedzieć na temat ich komfortu mieszkania w tym sąsiedztwie. Tak? To bardzo taki, myślę, że to będzie bardzo dobre zdanie i bardzo dobra opinia też dla tych wszystkich, którym chcemy taki sam los zgotować. Albo może, nie wiem, może na przykład państwo bez jakby się, może ktoś z państwa tam mieszkających by was zaprosił w sobotę na grilla na przykład, tak? Kiedy handel w waszym ogródku odbywa się do godziny bodajże 21, tak? Gra muzyka od 7 rano, jeżeli się nie mylę. Także to takie no, są pewnego rodzaju zalety, nie trzeba swojego radia na przykład mieć w domu. Ja wracając jeszcze do tego obecnego waszego marketu, powiem tak, ten pas zieleni, o którym panowie mówicie, ja słyszałem też właśnie wtedy, tak? Właśnie wtedy, kiedy tamten market Mrówka był kupiony i kiedy była prośba o to, żeby tam rozszerzyć, ja już dokładnie nie pamiętam, a tam, gdzie dzisiaj macie tą swoją działalność ogrodniczą. I wtedy, jak rozmawiałem, oczywiście no nie z panami, bo byliście jeszcze wtedy trochę młodsi i nie zajmowaliście się biznesem, to też usłyszałem, że tam będzie taki pas zieleni wysokiej, który będzie w bezpieczny sposób oddzielał mieszkańców, którzy graniczą dosłownie płotem z waszym centrum ogrodniczym. No, jak to wygląda dzisiaj? Myślę, że każdy był w Mrówce i każdy to doskonale widzi i wie, jak to wygląda. Także tam, mówię, tam jak ktoś na grilla was zaprosił, to by było fajnie, zwłaszcza tak w sobotę, nie? Panie Przewodniczący, jeżeli mogę się odnieść, ja bym prosił, aby pan nie cytował osób, które nie są tu obecne, bo nie mamy tego jak skonfrontować. Ja prowadziłem wtedy działalność od najmłodszych lat z rodzicami, razem ten sklep otworzyliśmy, więc ja nie przypominam sobie, by takie tego typu słowa padły. Z kolei żaden z mieszkańców nie zwrócił nam uwagi na przeszkadzającą muzykę. Gdyby taki wniosek, sugestia wpadła, na pewno byśmy zmienili to. Po prostu nie było. Żyjemy w dobrych relacjach z sąsiadami, zależy nam na dobrych relacjach, bo są to również nasi klienci. Natomiast nie podoba nam się pana stanowisko, bo widać, że jest pan przeciwny, tak? Z czym zresztą pan się nie krył. Natomiast pan jako przewodniczący powinien to spotkanie prowadzić w sposób obiektywny. Dziękuję. Każdy ma prawo się wypowiedzieć, ale ja również mam prawo zabrać głos w tej dyskusji i wypowiedzieć swoją opinię i swoje zdanie. Tak, i tego niestety mi odebrać panowie nie możecie, ani nikt inny. Prowadzę spotkanie, każdy ma prawo się wypowiedzieć, nie ograniczam czasowo żadnej wypowiedzi, choć jak zerkniecie do statutu gminy, to tam jest napisane, ile wypowiedzi powinny trwać. Dokładnie czas jest wskazany. Widzicie, mieliście ponad pół godziny. Naprawdę uważam, że czujemy się tutaj dużą właściwie dozą takiej życzliwości wobec was. To czy nie ma skarg mieszkańców? A, trochę COVID utrudni pochodzenie przewodniczących, popytanie się, ale naprawdę jestem przekonany, że były takie skargi do was sformułowane również, że ta muzyka przeszkadza sąsiadującym osobom. No wiem o tym, że takie jest, że tak, no, sami mi o tym mówili, tak? Co do na temat tego pasa zieleni, to jak spotkamy się bez obecności kamer i radnych poza sesją, ja chętnie powiem z kim, kiedy, w jakich okolicznościach na ten temat rozmawiałem i od kogo dostałem zapewnienie, że pas wysokiej zieleni odgradzający ten teren powstanie. Naprawdę nie mam nic do ukrycia w tej chwili. Jeśli rzeczywiście takie słowa padły, to dlaczego pan teraz nie powie, kto mówił o tym pasie zieleni? Uważam, że nie czas i miejsce na to, żeby o tym mówić w tej chwili, tak? No my uważamy, że pan nie tak manipuluje faktami. Było to podczas, powiedzmy, spotkania towarzyskiego, dlatego nie jestem zobowiązany do tego, żeby to ujawniać publicznie podczas obrad Rady Miejskiej. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej kwestii? To znaczy, a ja mogę mieć jedno pytanie? Bardzo proszę. Już abstrahując od tych zdań, które padły wcześniej, czy nie, od całej tej dyskusji, bo ja się bardzo przede wszystkim cieszę,
że ona miała miejsce. Uważam, że powinna mieć miejsce dużo wcześniej. Czy pan przewodniczący właśnie powiedział, że w trakcie spotkań towarzyskich przyjmował pan zawiążące ustalenia dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wiążących postanowień dotyczących obowiązków inwestora? Nie, zupełnie źle pan zrozumiał, panie burmistrzu. Ja nic o planach żadnych nie mówiłem, tak? Ja mówiłem o pasie zieleni. Nie wiem, czy pan potrafi tu rozróżnić plany zagospodarowania przestrzennego od pasa zieleni. Od nasadzeń, które zobowiązują się inwestor. Kto z państwa jeszcze w tej części chciałby zabrać głos? Może nie było wątpliwości, że kogoś do głosu nie dopuszczam. Ogłaszam 10 minut przerwy. Jeżeli po tych 10 minutach przerwy nikt z państwa nie będzie chciał zabrać głosu, zamknę tą część. Dziękuję. 10 minut przerwy.
Jeszcze tu mam trochę notatek, ale już nie będę. Szanowni Państwo, 10 minut przerwy minęło i proponuję wznowić nasze obrady. Wracamy do tematu. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, zadać pytanie w tej części sesji? Czy mogę, Panie Przewodniczący? Bardzo proszę, nie wiem kto, ale kto do mnie mówi, ale proszę uprzejmie. Radny Mazur. Bardzo proszę. No ja chciałem powiedzieć, że tam radny Tomalak żadnego wpływu nie miał na głosowanie, jak ja głosowałem. Po prostu nie było we mnie przekonania, ponieważ uważałem, że takie sprawy trzeba było rozpocząć od rozmowy z mieszkańcami, najbliżej mieszkańcami tych działek. No i brakowało właśnie tej rozmowy z mieszkańcami, a to dla mnie jako radnego zdanie mieszkańców jest decydujące, nie zdanie kolegi radnego. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie za głos dyskusji. Kto jeszcze z Państwa? Ja przepraszam, czy mogę powiedzieć coś? Oczywiście. Ja oczywiście też nie byłam przez nikogo skłaniana, ale uważam, że byliśmy wybierani przez mieszkańców gminy. I dla mnie też jest bardzo ważna rozmowa z mieszkańcami. Na pewno tutaj pomogą nam podjąć takie odpowiednie zdanie o tym jak zagłosować, jeżeli będzie rozmowa z mieszkańcami, mieszkańcy się wypowiedzą na ten temat i w ten czas możemy podjąć dalszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z Państwa radnych? Ja podniosłem też rękę. No chciałem powiedzieć, że moje zdanie jest podobne jak koleżanki i kolegi. No tu główna rola mieszkańców. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z Państwa? Edward Cichański. Pan radny Edward Cichański. Przepraszam, nie włączyłem mikrofon. Jak wszyscy radni wiedzą, jaką podjąłem decyzję na tym głosowaniu, była to moja decyzja i powiem prosto i nie zmienię dalej, tak? Nie mam zamiaru na nikogo naciskać. Państwo przyszli, przedłożyli swoją wizję i to radni podejmują decyzję, co z tym dalej zrobić. Tak, jesteśmy z wyboru mieszkańców i wiemy, jaka na nas ciąży odpowiedzialność, prawda? Ja tą odpowiedzialność przejąłem na barki w takim sposób, jaki zagłosowałem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z Państwa radnych? Nie widzę, czyli rozumiem, że wszyscy, którzy chcieli zabrać głos, ten głos zabrali. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję Panom Pawłowi i Wojtkowi Bezak za uczestnictwo i za przedstawienie swoich materiałów, prezentacji i wyjaśnienie pewnych kwestii. Jesteśmy w punkcie sprawy różne. Czy ktoś z Państwa w innym temacie, w sprawach różnych chciałby jeszcze zabrać głos? Skoro nie ma, to bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu. Porządek obrad 22 sesji Rady Miejskiej został wyczerpany. Dziękuję za obecność. Życzę wszystkim Państwu zdrowia przede wszystkim.
Zamykam 22. sesję Rady Miejskiej w Szczebodzinie. Dziękuję za przybycie. Życzę dobrego popołudnia, dobrego weekendu i bezpiecznego przede wszystkim. Wszystkiego dobrego. Dzięki za... Wszystkiego dobrego. Dużo, dużo zdrowia wszystkim. Udanego, spokojnego weekendu. Dziękujemy. Do zobaczenia. Wzajemnie.